A więc witamy na Riden, witajcie na 15 części naszej przygody. Ze mną jest Smart Fox i Zed, czyli Kain i Baron, nasze dwie postacie, które dzisiaj już dostały kolejny wybuch, który będę musiał jakoś zagospodarować. Dzięki, Kleko. Pozdrawiamy. Dzięki. Ale zauważyłeś, Fox, że teraz Zed tak mówi właśnie, jak ty mówiłeś, jak on przyszedł i ci wszystko tam gdzieś wypominał, że zapomniałeś munduru albo coś. Mhm. No dobrze, się zmienia punkt widzenia od punktu siedzenia, nie? Też tak sądzę. Tak myślę właśnie. Nie, ja mi od początku było szkoda, jak to mówiłem, że zbierać tego munduru, serce krwawiło, naprawdę. A to jak serce krwawiło, to co było powodem, że to mówiłeś, bo to też jest ciekawe. Wiesz kto, cześć, wiesz kto, 86, nie wiem kto niestety. Witaj i fajnie, że jesteś, dziękujemy za followa. Mamy problem taki bardzo fajny, czasami jak ktoś nas followuje, to nam wywala po prostu z sieci grę. I to się stało, ale już jesteśmy powrotem. Bardzo nam miło, że jesteś. Pytałem Zeta, co było powodem tego, że jednak to powiedział. Wiesz co, bo zadaliście pytanie i ja po prostu musiałem odpowiedzieć. A ty jesteś prawdopodobnie dobry, tak? Tak, nie, nie wiem, ale musiałem odpowiedzieć, bo inaczej bym nie wyrobił. No i po prostu powiedziałem, jak było, że nie miał tego munduru. No i... Rozumiem. Wiesz, kto masz numerek obserwującego 102? Gratulujemy. Mamy 102 obserwujących normalnie. To gdzie oni są, słuchaj, jak jest 12 widzów? Ja się pytam. Staraj się. Strasznie. Nie chciałem popsuć, czyli wiemy, że mężczyzna. Zainteresował mnie Traveler, tak? Nigdy w to nie grałem i nie widziałem żadnej sesji, więc liczę na was. Cieszymy się, że jesteś. Gdybyś chciał zobaczyć, jak toczyły się poprzednie przygody, to na YouTubie, na Siwych Sznaucerach można zobaczyć właściwie od samego początku. A dzisiaj jesteśmy na orbitalnej stacji Oslin, która znajduje się ponad planetą Riden. I ja to nawet zrobiłem taką mapkę, słuchajcie. Bęk! Zobaczcie, jaka ładna mapka. Mamy planetę Riden, znajduje się... I właściwie ja nie jestem pewien, czy to są jakiekolwiek sensowne wartości, ale tak podałem. Prawie jedną jednostkę astronomiczną od Słońca. To może tłumaczyć, dlaczego jest tak wypalona ta Ziemia. Ma tylko jeden księżyc, nazywa się Manwe. I jedną... nieoficjalną bazę orbitalną nazywa się Oslin, ale dokładnie to ma taką dłuższą nazwę, tam wolna, zaraz się znajdę. Ja to gdzieś chyba nawet zapisałem, żeby to tak ładnie brzmiało. Gdzieś tu mam swoje pomocy dla mistrza... O, zepsułem. Moje pomocy dla mistrza gry. Tak, jest miejsce, zobaczcie. A może nie ma. Wolna stacja orbitalna Oslin. O, już wszystko wiem. I na ostatniej sesji, kiedy przygotowaliście się na tej stacji do wyjścia w przestrzeń kosmiczną w celu zbadania sprzętu, który dostaliście, pancerzy, które macie, a czy się właściwie to skafandrów skafandrów kosmicznych, tak? Kosmicznych chyba. Chyba tak. Uh-huh. I specjalnej takiej bazy, na której macie dryfować, okazało się, że jakaś złośliwa menda zaminowała tą stację i trochę wyleciało wszystko w powietrze. Ratowaliście ludzi, byliście bardzo dzielni. Ratowaliście ich również dlatego, że akurat wy byliście wtedy w skafandrach, bo je testowaliście, a tam trochę było problemów chyba z nadmiarem azotu w powietrzu i z kilkoma innymi sytuacjami. Z tego co wiem, później rozmawialiście jeszcze z przedstawicielką jednej z grup, które tutaj, bo w ogóle na Oslin jest tak, że na Oslin żyją ludzie, którzy wybrali życie w przestrzeni i dzielą się na swoje plemiona takie bardzo konkretne. I to plemię, którym wy macie dużo do czynienia, nazywa się Światło Oslin, a jej przedstawicielką, która została do was oddelegowana, była Ruan He. W międzyczasie Kain narobił bałaganu i się trochę pokłócił z cykadami. Jakie to nieładne jest taka opowieść tendencyjna. A potem wziął i ze złości na cykady wziął udział w rewolucji rodziny Oraba.
tak nie było, ale ci będzie. No, zależy, kogo wiesz. O, Magor napisał, o widzę, że w skali, skala jest na oko, więc nie przywiązywałbym się za bardzo do niej. Ale te złośliwością zasadzają to tam na tym czacie? To jest... Tak? Są jakiś ten? No właśnie to, że w skali. Nie no, Magord jest takim człowiekiem, który jest bardzo, wiesz, myśli jak my, że zapala się i w ogóle do wszystkiego, więc ja myślę, że to jest pełna, taka prawdziwa ta zainteresowanie tym tematem. Rozumiem. Dobrze, proszę. Oslim czy oślinim? Bo to by się spinało z tym lizaniem namiotu z zeszłej sesji. Orand, dziękujemy. Chcesz dołączyć do grania? Orand ma dobre pomysły, ja zauważyłem w Strzaskanym Lesie. Po rozgrywce z Orand nie mamy już żadnego Points of Light z ostatniej sesji. Wszystkie zostały skasowane. Jest bardzo dobrze. To wszystko z miłości do SF, Magor, tak sądziłem. Map odpowiedziała, że możecie na nas liczyć i zostawiam czat w tym momencie, wracamy do grania. Na dobrą sprawę pojawiło się więc pytanie, co robić dalej? I z tego, co wiem, to Kain z Baronem mieli kilka chwil, żeby porozmawiać na ten temat. Co można było zrobić, żeby teraz naprawić te wszystkie sytuacje, które się wydarzyły? Tak. Mamy szereg pomysłów. Jeżeli dobrze pamiętam, to ostatnia sesja skończyła się nawet na tym, że w bardzo dramatycznym sposób przyszła Ruanhe i powiedziała, że dzwoni do nas kartę. Kartę, to prawda. Zgadza się. Czekajcie, to ja nawet znajdę kartę w takim wypadku. Mam tu gdzieś prawdopodobnie w obrazkach. Jeżeli przyszła i powiedziała, potem poszła i zostaliśmy chociaż przez chwilę sam na sam ze sobą tutaj, nie ja z Baronem, to Kajen tak no pewnie będzie niezadowolony. Gratulacje, wiesz kto? Achievement na Steamie. Dwukrotne wywalenie sesji, tak? O, już jesteśmy chyba. Tak, jest smutny. Co, nie wiem, czy to było słyszalne, więc na wszelki razie powtórzę, żeby wiesz, kto czuł się doceniony. Gratulacje, achievement na Steamie, dwukrotne wywalenie sesji. Wiesz, kto. Cudne to było. Słuchajcie, wyłączam te alerty, bardzo przepraszam. No, jeśli widzieli, że coś się dzieje, to dawajcie znać. Wyłączone wszystko. Dobra, posprawdzałem, wszędzie ponaciskałem. Wiesz co? Dobra robota. No więc tak, my dyskutujemy właśnie z Baronem, bo ja tak mówię, ale liczę na to, że coś ciekawego i pierwsza też taka myśl, tylko jak w głowie na zasadzie taka trochę irracjonalna, ale w sumie Kajen ma takie te swoje nagle takie zawiechy w stylu takim autyzmu wysoko funkcjonującego i tak, jak my się zmieścimy na ekranie przy takiej kamerce, jak oni tu stosują, będziemy się tak głowami stykać? Jakoś damy radę. Pamiętasz, jak rozmawiałeś z Juan Reto, ona siedziała, a za nią stał ten gościu z tych kowboi przestrzeni. I widziałeś tylko jego lewą rękę i kawałek pancerza. Oni się nazywali Solarni Kuzynowie i gościu się nazywał Onid, z tego co pamiętam. Taki sztywny bardzo, z kijem, wiadomo gdzie. W tej salce, do której jesteście, to jest salka konferencyjna, więc Ruanhe obiecała, że przełączy tutaj nagranie, więc chwilę później po prostu włącza się znajoma brodata twarz na ekranie. Szybka ocena sytuacji, jak bardzo jest stropiały. Tak, już słyszymy cię. Jakie opóźnienie? O, słyszycie, tak? Tak, tak. Nie odpowiadają. O, opóźnienie. A, dobra, to dobra. Fajnie, że słyszycie. Rzeczywiście opóźnienie jakieś jest między wami. Prawdopodobnie. Martwiłem się o was. Czy coś się wydarzyło w związku z tym wybuchem? Nie, obydwaj żyjemy. Ale Ruanhe mówiła, że to było na was. Prawdopodobnie. Słuchajcie, bo dochodzą mnie tu dziwne informacje i Infinity mówi, że Kajen, naprawdę prawie zabiliście Mitiego? Kogo?
starszego pozyskiwacza, Mitiego. Jak zabiliście? No ja pytam, bo Infinite Loop mówi, że prawie zabiliście starszego pozyskiwacza Mitiego. Słabe serduszko ma! Nachylam się do Kayena. Kto to jest Infinity? Nie wiem, ale Mity wiem, kto to jest. To jest ten, co zasłabł. A ciebie jeszcze nie było, sorry, Baron. Przyszedł i... Kartę, mam ci wszystko opowiedzieć? Too long, did it read i tak dalej. W skrócie, przybyłem, tak jak przepowiedziałeś, o, to nasze małe nieporozumienie w związku z twoją podejrzeniem śmierci, sprawiło, że się trochę zdenerwowali na mnie i zaczęli mi rzucać kłody pod nogi, ale na szczęście pani Ruan Hebła z tej drugiej frakcji, z Oslin, znaczy związanej z nazwie z Oslin, i zaczęła mi sprzyjać. I w zasadzie bym odczekał te kilka dni, ale wtedy uaktywnił się nieoceniony czynnik X i pojawiła się, ja to powiem, rodzina Uraba, ale to szczerze mówiąc cyrkowa rodzina Uraba, i oni mnie... powiedzmy, że porwali. I to wszystko tak się jakby potoczyło. A Mity zasłab, no ja nie wiem, co on robi na orbicie, jak on ma słabe serduszko. No. To nie moja wina. Dobra. Ale... tego, co wiem, to on akurat żyje. Znaczy, żyje! Nie, żebym mu życzył długiego zdrowia, bo mnie wkurzył, ale żyje. Nikogo nie zabiliśmy, to prawie nas zabito. I powiem szczerze, to my sobie tutaj doskonale radzimy z wszystkimi zagrożeniami. Kartę, jak zawsze, czy sam działałem, czy teraz z Baronem. Słuchaj, takich dwóch, czyli takich trzech, jak nas dwóch, to nie ma ani jednego. Kropka. Widzisz, on tak jeszcze chwilę tak, czeka. Tak, żyjemy. Dobra. Ale znaczy, że macie jakiegoś wroga na stacji, więc powinniście się szybciej opuścić. Niestety kłopot jest statkiem. Ale dostałem już informację, że wkrótce będzie na stacji. Kapitan... Jest... ten statek wkrótce ma być na stacji, odkąd tu jestem. Wiem, ale tam wydarzyło się coś podobno ważnego. Nie do końca wiem, ale kapitan Philomene Sir Baudreau mówi, że lada chwila. Baron, to jest chyba od tego kolesia, który ci język do śpiwora wkładał. Dobre pytanie. Słuchaj, Christot, czy tutaj gdzieś na orbicie jest jakiś czekający statek, który podobno miał ktoś od nich się dostać na stację? Kojarzysz coś takiego? No jest trochę statków na orbicie, tych, które stacjonują i przesyłają towar do portu kosmicznego na Chiruki. Dużo ich będzie? Cholera wie. Ale zawsze jest tak z takich większych od dwóch do kilkunastu. Chyba, on chyba powiedział, do której masz się zgłosić, nie? No właśnie, on mi powiedział, przypomnij mi proszę Sławku, czy on mi mówił, do kogo ja mam się zgłosić, jakieś dane tego statku? Wydaje, że dał jakiś namiar, w sensie powiedział, jakby powiedział o największym haulerze. O właśnie. A największy hauler, jak się nazywa największy hauler teraz na orbicie? Cholera, Baron, sprawdzę ci to, bo w tym momencie nie wiem. Spróbuj czegoś się dowiedzieć na ten temat, bo być może coś jeszcze się tutaj świeci, być może nie i być może to tylko paranoja, ale wolę śledzić. Widzisz? Nie jestem jedyny. Paranoja. Fox, to nie jest paranoja. To jest nasze ciężkie życie tutaj i nasze zadanie do wykonania, więc nie dziw się kartę, że próbują nas zabić. Zresztą nie próbują zabić, odkąd jestem na tej planecie. Słyszałem, że zniszczyli sprzęt. No właśnie do tego zmierzam po drodze. Zniszczyli nam stację dokującą. Prawdopodobnie. Niedobrze, ściągaliśmy ją, bardzo długo trwało. Jakoś sobie spróbujemy poradzić. Na razie wiemy, że podłożyli ładunek pod skrzynię, w której mieliśmy tę stację. Czy ona nadal tam była, tego nie wiem. Jeżeli była, to raczej tak, nic nie zostało. Natomiast na ten moment nie wiemy jeszcze, czy będą nas tam mogli wpuścić i kiedy, więc... Panowie, ja może chwilę zająć. Ja po tym postrzałach nie jestem w stanie do was przylecieć. Musicie poradzić sobie sami. Kartę, gdybyś tu przyleciał, byłbyś tylko nie gniewaj się obciążeniem. Ty jesteś mózgiem operacji, my jesteśmy czynnikiem działającym. Nie podzielmy się zadaniami tak, jak trzeba. Daj nam wsparcie, głównie na razie informacyjne, resztą się zatroszczymy. Mamy z Baronem plan jakiś tam dostać bez stacji roboczej. Dobra, jak ja mogę wam pomóc? Zebrać informacje i wysyłać. I jesteś w stanie zapewnić jakieś kodowane łącze, żeby nam się nikt tutaj nie wpierniczył? To jest bezpieczne. Znaczy... Dobra. Mówią, Austin mówią, że jest bezpieczne. Muszę im wierzyć.
No dobra. Kolejna rzecz, no wreszcie to my się spróbujemy dowiedzieć. Na początek ważne jest to, próbuje nas odstrzelić, ale też chyba ważniejsze jest to, żeby dostać się do tego satelity. Więc my może tak, spróbujemy poszperać i dowiedzieć się, kto tutaj miesza. Słuchaj, co wiesz o rodzinie Uraba, tych wariatach, którzy powiedzmy, że mnie porwali? Czy on coś wie na temat rodziny Uraba? Ja sprecyzuję kartę. Mnie interesuje, na ile można liczyć na ich wsparcie i powiedzmy, że im zaufać. Wydają się być wariatami, ale dość pozytywnymi. Pierwszy raz słyszę to nazwisko. Mhm. Dobra, to ja spróbuję się nie ogląda. To nie ogląda. Słuchaj, no to w takim razie niewiele nam jest w stanie pomóc. Zanim sprzęt tam wyślesz, załatwisz, to... Jak na sprzęt nie mamy co liczyć, bo że może jak ten jak statek pojawi, to wtedy. Natomiast na ten moment będziemy coś się kombinować, ale słuchaj. Nie sądzę, żeby powszechnym Boże ktoś się ładunki podkłada na tej stacji, więc jeżeli tylko jesteś w stanie czegokolwiek dowiedzieć, chociażby kto może, słuchaj, czy jest ktoś na stacji, kto ma cały czas kontakty z wojskiem imperialnym może, bo ktoś z jakiegoś powodu chciał nas powstrzymać, tak? Nie chciał nas zabić, bo chociaż może chciał nas zabić. Ale że chciał, albo sprzęt przynajmniej uszkodzić. Na pewno uszkodzić sprzęt. To już uruchomiłem, tylko że w chwili obecnej moi najlepsi agenci związani z Oslin to jesteście wy, więc zobaczymy, co się da robić na ziemi. Próbuję Infinita trochę ogarnąć, no ale no. Powiedz może, jak następnym razem na tej stacji dokującej miało być 72 godziny tlenu do dwóch osób, tak? Aha. To chwała Bogu, że to nie było zatankowane, bo jakby tam było sprężone powietrze i to by pierdolnęło, to ta stacja w tej chwili byłaby kilometr od ciebie, na pustyni. Możesz to powiedzieć Infinitowi, że następnym razem, jak ci jego geniusze, czy nie jego, czy ktoś tam będą podkładali kolejne bomby, to się może dla tej stacji źle skończyć, więc to jest w jego interesie i w jego ludzi, żebyśmy dowiedzieli się, kto to był. Pewnie. Dobra. Czy podtrzymuję misję w takim wypadku, a wy uważajcie na siebie? Nie ustanę. Nic nowego. Statek po was już leci. Ale jeżeli chcecie testować coś w przestrzeni, to musicie znaleźć sobie jakąś okazję. Skafandry mamy i mamy pomysł, jak spróbować się dostać, chociaż troszeczkę ryzykowny. Jeżeli nic nie wypali innego, nie wymyślimy. Bądźcie bezpieczni. Rozłączam się. Ekran. Black na ekranie, prawda? Jesteście sami wolni. Ja mam, Sławku, pytanie do ciebie. Jak to wygląda tutaj na stacji z bronią palną? Tak, to było pytanie, które mi zadałeś wcześniej. Można nosić broń i ma być to broń, która jest przystosowana do strzelania w przestrzeni. Nie można nosić broni, która może zrobić krzywdę stacji, że tak powiem. Okej, czyli jest taka broń w systemie, która nazywa się Snap Pistol i on w opisie ma, że jest stworzony właśnie do strzelania w tym. Na całe szczęście mam taki, więc mogę założyć, że Baron to nosi. Teoretycznie też z całą bronią laserową można to robić. Dobrze. No dobrze. Jak on zaczyna się zastanawiać nad bronią, której można używać na stacji, w sensie snap nie przestrzeli ścian, laser jest bezpieczny, to ja jestem jak w tym memie, który taki, wiesz, ten stworek rozglądający się na boki, byle tylko kogoś nie zapytał ktoś, jaką broń nosisz ze sobą. Gaussa penetracja pięści, dobry. Gaussa i ciężki pistolet. Bo w ręce. W cyberręce, więc tak, okej. Okay. No. A to ja, czy mogę założyć, że od tego ataku Baron nosi ten snap pistol ze sobą? Tak, możesz tak założyć. Dobrze. Dobra, KN. Dobra, bierzemy się za ślady i dowiedzmy się, czy właśnie, coś nie zostało. Najpierw chcemy się zabrać za ślady, najpierw chcemy zobaczyć tam, czy najpierw chcemy się dowiedzieć, do Uraba. Wiesz co, Baron, powiedz mi, bo ty tutaj miałeś być dla mnie kontaktem na miejscu i ja powiem szczerze, to tak zrozumiałem, że ty tutaj to od jakiegoś czasu mieszkasz. Czyli dobrze znasz stację. Dobrze, myślę. Właśnie, Sławku, bo od jak dawna Baron jest na tej stacji, jak dobrze ja znam tę stację, czy ja znam tutaj kogoś zaufanego? Ja myślę, że ty jesteś tutaj ledwo kilka tygodni dłużej, może dwa tygodnie dłużej tak naprawdę. Miałeś tu być za kontakt, ale właściwie nudziłeś się przez większość czasu, bo wszystko było opóźniane cały czas.
Czyli mówiąc inaczej, kontaktów nie masz, ale przynajmniej straczki dostajesz po ich jedzeniu. Możesz być, prawda, możesz znać jakieś miejsca, które by cię interesowały tutaj, ale jakby mocnych kontaktów raczej nie masz. Jasne, jasne, nie ma problemu. Słyszę, że oni mocno, oni mocno też jakby traktują ludzi, którzy są spoza stacji, w sposób trochę jakby z dziećmi, no nie? Ale wiesz co, nawet mi nie chodzi o kontakty, tylko żeby, że ty się może jednak mimo wszystko trochę lepiej w rozkładzie stacji orientujesz. To, pewnie, to na pewno. Ruszmy na początku razem w pewnych sytuacjach, a potem zobaczymy, czy jest sens, żeby się rozdzielić. Chociaż ja bym nie był zwolennikiem, jeżeli ktoś próbuje nas naprawdę odpieprzyć, to ułatwimy mu tylko. Tak, i tak daliśmy. Rozdzielać. Panie baronie, to myślę tak. Próbować na początek zobaczyć, na ile łatwo byłoby dostać się do ładowni i zobaczmy ślady. Im szybciej, tym lepiej, zanim te zerograwitacyjne ćwoki to nam zadepczą. Ciekawe, czy w zerowej grawitacji da się zadeptać te ślady. Znasz się na kompach? Umiem odpalić. No to wiesz co, to jest trochę tak jak ja z niektórymi mechaniką, ale ja przynajmniej trochę ten, więc ja bym mógł spróbować logi, dostać się do logów. Słuchaj, jest ktoś na stacji, kto podejrzewam, że będzie w stanie nas tam wpuścić i komu może zależeć na tym, żebyśmy się tam dostali, i to jest to Ruan He. I to z nią powinniśmy porozmawiać, a zdaje się, że niedaleko, niedawno gdzieś tutaj by się kręciła. Mnie kusi, żeby do tych Uraba się zgłosić. Oni są pieprznięci, ale dość się odseparowują od pozostałych rodzin. Jest klanów, więc jest szansa, że pomogą nam, nie jestem pewien na ile, ale przynajmniej nie rozpowiedzą chyba tego. Ej, pójdźmy, moja propozycja, pójdźmy najpierw do Ruan He, jak ona nie będzie mogła nam pomóc, pójdziemy do Uraba. Okej. Okay. No, Ruan He jest tu pod ręką chyba, zdaje się, bo... Tak, tak, no, jesteśmy z tego, co tak, w tej części administracyjnej. Tak, więc w tym momencie bierzemy się za to, potem spróbujemy się dorwać do logów w magazynu, potem ewentualnie mamy tutaj monitoring, ja mówię ci to, co ja gdzieś tu przygotowałem, ty też miałeś swoje pomysły, nie? Mm-hmm. Więc w tym kierunku. No ja patrząc po moich umiejętnościach, to jestem w stanie zbadać ślady, troszeczkę próbować się pogrzebać im w plikach. To jest w moim zasięgu i na pewno jestem w stanie przegadać ich jak trzeba. Patrzę na moje skille, mogę komuś wybić zęby. Kurde, człowieku, jesteśmy jak pieprzone kosmiczne i yin yang. Ja jestem ten biały lepszy. Okej. Okay. Szlachetność, dobroć i tak dalej, nie? Dobra, to idziemy do roboty. Dokładnie. Cześć, diabelskie wersety. Stwierdził, że Zed wygląda za młodo, żeby mógł grać z nami. Ale go przykruszymy go mąką. Uznam to za komplement. Przykruszymy go potem mąką. A ja wręcz przeciwnie. Krótka rozmowa. Jak wchodzicie do tej części administracyjnej, to ona wygląda niezwykle okazale. Przede wszystkim z tego powodu, że jedna ze ścian, podwójna tak naprawdę, jest ścianą, która jest przeszklona. I macie widok na centralną część stacji, na tą bazę, która powstała w oparciu o... Boże, brak mi teraz znowu słowa. O ten moduł zarządzający imperialny, który oni ukradli z jakiegoś okrętu. Ja już to pokażę, jak to wyglądało. Natomiast druga rzecz, która tu jest niesamowita, to jest to, że oni tutaj mają naprawdę dobry sprzęt. Widzicie, że wszyscy pracujący tutaj, pracownicy tej administracji, również Ruan He, są jakby zawieszeni lekko ponad ziemią w takiej zerograwitacyjnej stazie nad polami, jakby, które są jednocześnie leżankami. Więc oni są po prostu odchyleni do tyłu, leżą w tym powietrzu, przed sobą mają ekrany, które są zawieszone i rozmawiają przez nie. Zdajecie sobie sprawę, właśnie Kajen zdaje sobie sprawę, że jak rozmawiaje z nią wcześniej, to właśnie była widocznie w tej pozycji. Starają się łączyć z różnymi działami i właściwie z tego, co słyszycie, jest to praca zarządzająca tym, co się dzieje na stacji. Tym, co się dzieje z naprawami tutaj, z rozbudową, z tego typu rzeczami, ale również jakimiś przepustowością. Ktoś tam mówi przez port, nie, kołnierz 12 jest wyłączony. Będziecie musieli poczekać. Nic za to nie poradzę. Niech światło podąża za tobą, bracie. Przełączenie dalej, nie? Tymczasem Ruan He, która mówi, czy mamy do tego już ludzi? Są gotowi? Tak. Do niej podchodzi jakiś człowiek, wyraźnie omijając te takie placki wyraźnie wyrysowane na ziemi tych leżanek antygrawitacyjnych. Staje koło niej i coś szepcze jej na ucho.
Ona przez chwilę nasłuchuje, po czym zwraca się w kierunku ekranu, na którym pod pewnym kątem nic nie widzicie. To są takie zawieszone ekrany. Słuchaj, mam właśnie w tym momencie gości, więc wrócę do ciebie za chwilę. Ja zaczynam się trochę niecierpliwie, więc się tak patrząc na nią nachylam do barona i mówię, ty co mam pokazać jej, call me? Taka jest zajęta jest. Ona klika jakieś dwa przyciski zamykając rozmowę, po czym trzeci powoduje, że opada lekko na ziemię. Ta grawitacja, która na stacji jest dosyć niska, powoduje, że po prostu miękko ląduje. Odwraca się i zgrabnie, tak jak to ona, idzie w waszym kierunku, stawiając stopę przed stopą, powodując, że jej biodra poruszają się w tej niskograwitacyjnej przestrzeni jeszcze na większym zakresie niż byłoby to na Ziemi, gdzie po prostu jest pewien opór. Podchodzi do was. Twarda zawodniczka buduje argumenty do perswazji, nie damy się. Widziałem, że rozmowa z panem Carter zakończyła się. Mhm. Czy ustalili panowie coś w sprawach, które nas dotyczą? Tak. Musimy się dostać z powrotem do tej wysadzonej ładowni. Przejdźmy może do konferencyjnej obok, żeby nie przeszkadzać w centrum zarządzania. Wchodzi do takiej niedużej salki, która tylko włącza światło, pojawiają się te ekrany, które zapalają się jednocześnie z logami stacji i takimi prostymi informacjami na temat jakości tlenu, dostępu ilości ludzi w danych sekcjach i tak dalej. Cały sufit się świeci. W czym mogę pomóc zatem? Bardzo chcielibyśmy się dostać z powrotem do hangaru, przebadać ślady. Pieprzono nam w kosmos ładunek prawdopodobnie i to jeszcze bardzo nam potrzebny i trochę cenny. W hangarze trwają teraz prace naprawcze. No i są super. To nasze ekipy techniczne. Wasz sprzęt został przeniesiony do innego magazynu, do którego macie... Panie Luanhe, ale ja się trochę znam na tej robocie, w sensie nie na naprawianiu, tylko na psuciu też między innymi. I znam się troszeczkę na badaniu śladów po takim psuciu i może dałoby nam to jakieś informacje na temat tego, co tam się wydarzyło, bo to nie był wybuch gazu przypadkowy. Jak bardzo cenimy sobie pracę z pracownikami pana Carter, tak nadal jesteście na naszym terenie i wszelkie śledztwo dotyczące tego, co się wydarzyło, będzie prowadzone przez naszych śledczych. Oczywiście z wszystkimi informacjami, które będziemy mogli mi ujawnić, natychmiast się podzielimy. Czy mogłaby pani skorzystać z moich umiejętności? Są naprawdę dość duże i wszystko, czego się dowiem, przekażę pani. A bardzo mi zależy na tym, by się dowiedzieć, co się tak naprawdę wydarzyło, bo jestem zaledwie kilka dni i w tym czasie doświadczyłem już niezbyt miłego przyjęcia ze strony cykad, porwania ze strony rodziny Uraba i próby zabójstwa ze strony nie wiem kogo. Baron kładzie rękę tak dosyć delikatnie na ramieniu Kayena. Tak jak on kładzie rękę na ten, to ja tak z całą uprzejmością. Nie chodzi o to, że nie ufamy w umiejętności waszych śledczych. Chodzi o to, że dodatkowe dwie pary oczu na pewno się przydadzą. A nam zależy też na tym, żeby dowiedzieć się, kto próbował nas zabić. Podejrzewam, że będziemy trochę bardziej zmotywowani od wszystkich śledczych, ponieważ ich na razie jeszcze nikt nie chce zastrzelić. Tudzież wysadzić. A nie wysadzić. Nam też zależy na czasie. Przez chwilę zastanawia się. Potrzebujemy testu perswazji, jak sądzę, abyśmy zobaczyli, co się wydarzy. Jako, że jedno z was pomaga drugiemu, to po prostu damy modyfikator plus jeden automatyczny, nie będziemy się bawić w chaina tym razem. Które z was wykonuje test? No ja myślę, że Baron pomaga Kayenowi tutaj, nie? Jestem dość skutecznym perswadorem. Ale to czy się uda, czy nie, to już zobaczymy. Czyli mam plus 4, tak? Znaczy w sensie plus 3 normalnie, jeden dzięki jeden Baronowi, dobra? Okej, zobaczymy, jaki będzie pierwszy rzut. 11. Już pomyślałem sobie w głowie dwie jedynki, ale to są te dobre dwie jedynki. Tak, dokładnie. 11, więc jeżeli już pani pozwoli nam sprawdzić hangar, no co pani robi wieczorem? No. Rozumiem, że to tylko żarty są. No oczywiście, bardziej mi zależy na tym hangarze cholernie. Ale nie, czy to są żarty jakby jako gracz, czy... Nie, tak, nie, ja się... bardziej się śmieję z wysokości rzutu. Nie mówiłem tego. To nie mówmy rzeczy, których nie mówimy. Będę bardzo wdzięczny. Dobrze. Zgoda. Ale oczywiście mogę tylko przekazać państwa prośbę wyżej, bo sama nie mogę zdecydować o takim postępowaniu. Naturalnie. Postaram się oczywiście jak najszybciej uzyskać odpowiedź.
A czy mogę od razu poszerzyć całość tego mojej, tej całej mojej prośby o dostęp od, do jeszcze jednej rzeczy? Słucham. Logi hangaru? Myślę, że to jest ten sam temat dokładnie. I, tak, dojść, tak. I korytarze z monitoringiem dochodzące do hangaru, bo w samym hangarze ponoć monitoringu nie było. Panie Embrave, jest to dokładnie ten sam temat. Po prostu jeżeli uda mi się przekonać moich przełożonych, dołączymy was do śledztwa. Dobrze, będziemy czekali na kontakt w takim razie. Znakomicie. Czy jeszcze w czymś mogę pomóc? Już pani wystarczająco pomogła, jesteśmy bardzo wdzięczni. Świetnie. Czekamy na kontakt. Magazyn R40 znajdziecie na info wyświetlaczach, jeśli chcecie tam dotrzeć. Jest magazynem, w którym złożono wasz sprzęt, jeżeli chcecie go obejrzeć. Jeżeli nie, sugerowałabym, być może byście zajęli w tym momencie sobie jakieś miejsce w przestrzeniach rozrywkowych albo we własnych schronieniach. Tak łatwiej będzie nas znaleźć, was znaleźć. Jasne. Oczywiście. Okej. Okay. To wychodzimy. Dobrze, baron. Będziemy załatwiliśmy sprzęt. Mhm. Załatwiliśmy sprawy negocjacyjne, potem możemy przejść do tego twojego wybijania zębów. No bo zasadniczo w jednej rozmowie trzy tematy, nie? Mhm. No, dobra. Dobrze pójdzie, dostaniemy dostępy. Nie? Jeżeli nie dostaniemy dostępów, to podejrzewam, że sprawa może być grubsza niż się wydaje. Dokładnie, a na razie pójdźmy do L40 zobaczyć, jak głębokiej dupie jesteśmy. Przy jednym z ekranów w korytarzu po wyjściu z tego centrum administracyjnego po prostu klikacie w ekran, gdzie obraca się logo stacji Oslin, wyświetlają się tematy, o które możecie zapytać, między innymi o mapę przestrzeni. Jak widzicie, jest używana dosyć rzadko. Znają na blachę wszystko. To nie jest do końca tak. Ludzie, którzy tutaj przybywają, niekoniecznie tu mieszkają. Często mieszkają na statkach, w pasie asteroid. Ale straszną siarą jest pokazać komuś, że się przegląda mapę stacji, wiesz, szukając drogi. Ja to robię bez żadnych problemów. Im bardziej będą mnie nie doceniać i uważać za ciapka, tym lepiej dla mnie. Okay. Ja myślę, że baron, który tutaj te 2-3 tygodnie już jest, już to gdzieś tam załapał, nie? To, że to jest taki obciach jednak trochę, nie? Że ludzie jak podchodzą do tej mapy, odpalają mapę, widzą, że ktoś ją widzi, to od razu wyłączają, przełączają do coś innego, szybkie alt tab, nie? Nie potrzebna mapa. Więc podejrzewam, że baron gdzieś tam stanął gdzieś tak bokiem, nie? Żeby trochę zasłonić ekran, nie? Okej. Okay. Ej, co robisz? Dobra, patrz na to. Odpalam tą mapę i... baron! Gdzie jest knajpa tutaj, bo nie mogę trafić? Odwraca się jakiś dwóch ludzi, którzy przychodzą właśnie. Wysocy, tacy szczupli, prawdopodobnie dużo w przestrzeni spędzają czasu właśnie. Większość tutaj spogląda na was. No co, nowy jestem. Wiesz co, zlustrowali cię od głowy do stóp. Zastanawiają się... Chudziutki. Tak, zastanawiają się, czemu taki człowiek jak ty nie może znaleźć sam sobie po prostu miejsca. Co, oni żyją w świecie, w którym jest tylko jedna stacja orbitalna w całym kosmosie? No nie, tak, ale... No jest ta, jest ich stacja. Jest ich stacja. Tak, bo tutaj nie ma za wiele, tak, też racja. Ale dalej gram ćwoka, nie, i gamonia. Panowie, bo powiem szczerze, tutaj to wszystko na siebie nakłada, te korytarze i tak dalej, a kolega tutaj nie chce mi tłumaczyć, sobie trochę ze mnie się natrząsa. Znacie dojść do jakiejś do krajpeczki, gdzie bym mógł sobie się przysiąść i napić się czegoś. Ja czy w ciągu paru dni złapałem chociaż troszeczkę parę słów slangu? Jeszcze go test sobie musisz rzucić? Balowania nie. Twojego. Karuza? No jak? Jakiś plusik? Balowałem suraba. Dobrze, poziom trudności 6. Dobra. 12, kochany, 12. Podopałeś, że tak nawet kilka. Tak. Mówię, że już go nie rozumiem. Nie, mi bardziej chodziło, czy ja wyłapałem słowa, bo ja teraz ostentacyjnie, wiesz jak to takie kompletnie cringe'owo walę tak, no eluwa koledzy kosmosu, czy można znaleźć drogę do tawerny? Słuchaj, ty jako wielbiciel języka w ogóle i tego, co się z nim dzieje, myślisz, że w jakim kierunku oni skręcili i skąd zabierają słownictwo do tego swojego języka na stacji?
Na pewno z kultury, z której pochodzili najczęściej emigrujący, więc z kilku języków, jakie tu mieli. Na pewno galanglik jakiś uproszczony, na pewno mają coś z Riden. Bo czyli Riden mieszają języki tych, którzy przybyli. No tak, bo w układzie są wszyscy tak naprawdę z pochodzenia Riden, nie? Większości. Ja myślę, że może być też tak, że taki, oni tutaj są na stacji orbitalnej, więc bardzo dużo jest tekstów technicznych mocno, nie? I podejrzewam, że takie techniczne slang, znaczy techniczne słowa weszły do powszechnego użytku w wersji slangowej. Nie? I jako, że mają chyba najwięcej kontaktu z przelatującymi z innych układów, to jeszcze mogą napierdzielać wybranymi tekstami, słówkami z Imperium i tak dalej. Okej, okay, dobra. Więc żeby było jasne, Baron... ja nie próbuję udawać kogoś z nich, ja próbuję udawać familiarnego wujka na weselu, który próbuje być jednym z nich. Żeby jasno to było. Baron, nagle słyszysz, jak z ust Kayena po prostu sypie się... duża liczba słów, które słyszałeś już przebywając na tej stacji, ale wiele z nich tak łapałeś, kontekst łapałeś być może, ale nie potrafiłbyś go powtórzyć. A ten po prostu sypnął jakby z rękawa, ci dwaj się zatrzymali i odwracają się i tak ja bym proponował, jeżeli jesteście przyjezdni, wyjechać na samą górę, windą numer 6, tam, bo wejdziecie do kokonu, będziecie mogli obserwować przestrzeń kosmiczną spod kopuły. Ale jeżeli chcecie poprzebywać bardziej z miejscowymi, to pojedźcie na dół, na minus trzeci, tam jest igiełka. Siedzą tam głównie administratorzy, ale również mechanicy techniczni od tego poziomu i znajdziecie tam na pewno ludzi, którzy być może znajdą dla was pracę. Okej, dobrze. Kopuła albo igiełka. Dzięki, bracie, przestworzy Beta Loada, pozdrawiam cię. Chodź, idziemy, już mam dość tego. Kiedy ty się tych wszystkich słów nauczyłeś? Przestań, to było nawet poza kontekstem, żeby myśleli, że jesteśmy ciapkami. To ciapków się nie będą czepiać, stwierdzą, że jesteśmy z zewnątrz, nie groźni i tak dalej. No przynajmniej mam taką nadzieję, przynajmniej to ktoś będzie chciał nas skroić teraz, to będziesz przynajmniej wiedzieć, że to są tak jakby nieprzypadkowo. I to jeszcze bardziej będą chcieli nas skroić, ja nie do końca rozumiem twój plan, Kayen. Chodzi o to, żeby się nikt nam nie przejął w razie czego tutaj grzebiemy. Jesteśmy nic nieznaczący. Miejscowi i tak mają nas w dupie, to po pierwsze. Po drugie, i tak wystajemy tutaj jak widły w gnoju i wszyscy wiedzą, że nie jesteśmy lokalni, bo wszyscy lokalni się pewnie znają. A po trzecie, ludzie, którzy chcą nas odjebać, pewnie doskonale wiedzą, kogo chcą odjebać. Ale dobra, zobaczymy, może to zadziała. Baron, może nie znasz mojej historii, ale rzucanie do chłopaka, który wychował się na stacji hydroponicznej, że sterczymy jak widły w gnoju, jest trochę niefajne. Ale tak na marginesie ci powiem, dobra? Nie chcę was do mojego bytu, jak byłem farmerem. Dajmy sobie spokój z tym. I chodźmy się, chłopie, trochę odpocząć i napić, dobra? A co do reszty, to co do tego, że mają nas w dupie, to przeczy temu fragment ładunku wybuchowego umieszczonego pod naszą stacją. Sprawdźmy magazyn, pójdźmy odpocząć, dowiemy się, co Ruanhe wymyśliła dla nas. Dobra. Dokąd się wybierać? Idźmy najpierw. Ale 40. Tak. Okej, okay, magazyn 40. Nie jest rzeczywiście daleka droga, musicie przemieścić się tylko przez dwa moduły dalej. Idąc wzdłuż stacji, widzicie na tych korytarzach, którymi się poruszacie, jest załatwiane sporo deali. Wyraźnie widać, że siedzą goście, którzy szukają pracowników i pracownicy, którzy czekają po prostu pod ścianami znudzeni, aż ktoś do nich podejdzie. Ktoś podchodzi i mówi, ty latałeś kiedyś na dozowniku? Zdarzyło mi się. W 12 sektorze. Potrzebuję dwóch takich pilotów. Masz jeszcze jednego przyjaciela? Mój brat potrafi. Stawcie się jutro, no i przechodzicie dalej. Idziecie i Baron, rzucasz okiem gdzieś w prawo i widzisz taką niezwykle smukłą i wysoką dziewczynę. Wygolona jedna część głowy i wytatuowana. Na tatuażach są takie rozchodzące się jakby metaliczne węże zakończone czaszkami ludzkimi, które krzyczą we wszystkie strony. To jest coś solidne. Podobnego do tego, co ma Ruanhe wytatuowane? Tak, chociaż jej wydaje ci się, że jest tatuowany, bo ona ma taki technologiczny bardzo ten tatuaż, tak jakby dużo z niego zapłaciła, a ten jest bardziej wytatuowany, jakby ktoś go ręcznie robił i widać, że to jest taka bardziej organiczna robota. Ona gdzieś siedzi, dwóch ludzi właśnie staje przed nią i rzucają takie plastikowe foldery tam na stół. Nie, dzięki, wiesz, wypchaj się tam, pch, rzucają. No możemy porozmawiać jeszcze. Oni odchodzą i właściwie mijają was. Kayen uderza cię jeden ramieniem, przechodząc obok ciebie. Sorry, stary. Nie zauważyłem. Przechodzisz dalej, a ona w tym momencie zauważa, hej, przyjaciele,
Szukacie okazji? Mam dla was świetną okazję. Usiądźcie, porozmawiamy. I podnosił już rękę w kierunku gościa, który roznosi drinki. Dwa palce pokazuje, prawda? Patrzę na Kajana i powiem ci, że ten uśmiech już człowiek nóż w plecach. Chodź, pogadamy, zobaczymy, co ma do powiedzenia. Coś więcej o niej wiesz, bo... Aha, zapraszam. Bierze takie dwa drinki. One są wielokolorowe, słuchajcie. I te kolory są... Sugerują, że to jest bardzo słodkie, bo tam się przenikają, taki różowy z zielonym. Kładzie te drinki, one są zakręcone z góry, żeby się nic nie ulało. Nic tu... Siadajcie. Fajnie, że jesteście. Zasiadam się. Cześć. Chciałabym od razu powiedzieć, że to, że na was trafiłam, oznacza dla mnie niezwykłe szczęście. Nazywam się D.T. Brightsun i mam dla was propozycję pracy. Pracy nie dla zwykłych ludzi, ale dla takich, którzy wyglądają jak wy, żądni przygód. I podsuwam wam te takie plastikowe folderki. Na tych folderach widzicie od razu na górze logo, które nie jest logiem Iberialnych Skautów, ale jest takim jakimś udoskonaleniem go. Wywodzi się z tego loga skautów imperialnych? Widać, że jest więcej tam dodane, wiesz, że jest takie bardziej hardkorowe. Kozackie. Widzę, że z niejednego pieca jedliście chleb i na pewno nudzi was to, co się robi tutaj. Inżynierskie prace, administracja, użeranie się z politykami. Ja daję wam pożyć, jak prawdziwym mężczyznom przystało. Uderza się lekko w pieśń, tak dwa razy pięścią, to jest jakiś symbol prawdopodobnie. Ja do balona po cichu. Chce nam coś wcisnąć? Mamy robota. Nie mam gotówki, chłopie, Sejwonu nic nie sprzeda. Proszę mówić. Jak nie masz gotówki, to w dobrym miejscu jesteśmy. A czemu mam wszystko pootwierane tutaj źle? Moi drodzy, nie wiem czy wiecie, ale IP-16100, pokazuję na tym, jest kompletnie jeszcze niezbadany. A przecież tam może być tyle surowców. Chcemy wysłać obecnie tam ekipę. Chcemy zrobić z tego poligon doświadczalny. Sprawdzić, czy jesteście ulepieni z odpowiedniej gliny. Ale ja przecież widzę, że jesteście. Ty, widać od razu, że w przestrzeni narodziło się twoje życie i dalej tu trwa i bardzo dobrze. A ty, przyjacielu, mimo że urodziłeś się w dużej grawitacji, widzę, że bawi cię to, co się tutaj dzieje, że żyjesz pełną piersią. Widzę to w twoich oczach, widzę to w tym, jak poruszają się twoje nozdrza. Tydzień treningu na IP-16100, a później wysyłamy was prosto na księżyce GG4200. Moi drodzy, propozycja jest fantastyczna. Musimy zbadać się jak najwięcej, jak najszybciej, dopóki pozwolenia są otwarte. I co ważniejsze, dostajecie procent od wszystkich zysków. Wszystko, co zarobi statek, dostają członkowie załogi. Przejrzyjcie tą ofertę. Powiedzcie, czy D.T. Brightsun nie przyniosła wam właśnie najlepszej propozycji w waszym życiu pracy. Już? Przyjacielu, możesz odzywać się kiedy chcesz. Wystarczy, że otworzysz usta i będę widziała, że chcesz mi coś powiedzieć. Ty też, przyjacielu. Nie. Otwieram usta, ale po to, żeby się napić, więc odkręcam, piję, zakręcam, odstawiam. DT, jak długo ta robota będzie trwała? To zależy od tego, czy będziesz się do tego nadawać. Tydzień to jest szkolenie. Po tym szkoleniu dostajecie certyfikat. Nadajecie się albo nie. Ile to szkolenie kosztuje? To są grosze, moi drodzy. Właściwie prawie, że nic to nie kosztuje. W tej sytuacji? Naprawdę. 300 kredytów od osoby. A my zapewniamy wszystko. Sprzęt, lokalizację, transport, jedzenie i oczywiście najlepszych trenerów. Prosto z naszych domów, prosto z naszego serca, kuzynów. No jak będzie? Widzę to zainteresowanie. Powiedziałeś nie, Kajen. Ale czy za tym nie... Nie kryje się taki lekki lęk, że to skok w nieznane? Skocz! Sięgnij po to! Nachylam się. Spawić ją szybko, czy po prostu... Słuchaj, to jest świetna propozycja. To są te foldery. Ja oczywiście, że świetna. No. Ja się zapoznam z tym. Wezmę jeden, bo obydwaj potrafimy czytać, to wystarczy nam jeden. I odezwiemy się do ciebie. I jak tylko załatwimy, co mam tutaj załatwić. Tylko nie traćcie czasu, bo chętnych na to miejsce jest masę. Może się zdarzyć tak, że już dziś wieczorem
Nie będzie miejsca na najbliższy lot. Będziecie musieli czekać cały tydzień, aż wróci nasz statek szkoleniowy i polecieć następnym. Ja mam pytanie, proszę pani. A ja chętnie na nie odpowiem. Jak się nazywasz, przyjacielu? Już mówiła pani, Kajen. Kajen! Czy pani od niedawna tutaj tą propozycję tutaj na tej stacji głosi? Oczywiście, bo rozchodzą się jak ciepłe bułeczki. Ja przychodzę, widzę. Siadam. Widzę, bo chyba nie ma pani pozwolenia ze strony syndykatu. Jakiego pozwolenia? O czym ty mówisz, przyjacielu? Syndykatu. Jesteśmy na wolnej stacji Oslin. Każdy robi tu to, na co ma ochotę. Tak i... się oficjalnie mówi, jeżeli się to wszystko odpowiednio załatwi. Jak nie, to nie chcę pani straszyć, ale słyszałem, że przynajmniej kilka osób miało zapewnionych w skarpetkach wymarsz przez śluzę. Posłuchaj. Ale to pani weźmie pod uwagę. Posłuchaj, mój przyjacielu, bo próbujesz zastraszać, ale próbujesz zastraszać na bazie wiedzy administracyjnej, jak sądzę. A więc bardziej jeżeli... syndykat, chodziło mi o przestępczość jakoś. Tutaj nie ma przestępczości przecież. Tutaj są wszyscy rodziną. Tylko wolno, więc nikt nie łamie prawa. Tak, słabo, tak. Bogacie, pewno jest przestępczość, przemyt, wszystko, jeżeli w takiej stacji, kurczę, ale... nie wierzę, że nie ma. Wiesz co, bo próbujesz nawiązać do jakichś wydarzeń, które... Chcę, żeby się odpieprzyła i dała nam święty spokój. Ona test administracji, pewnie... zobaczymy, czy... Administracji to pewnie nie mam jak. Dlaczego nie masz jak? Możesz, czasami jest trzy. Możesz, zawsze możesz, słuchaj. Tutaj na wszystko można rzucać. To jest najfajniejszy system, na wszystko można w nim rzucać. Mhm. Nie, że ci się nie udało. Odkąd posłów nie uram. No, nie wiem. Poczekaj. Na czym? Ty próbujesz wykompcypować coś z tego. Myślę, że inteligencja jest tu sensowna. No to niestety. Serio. Ona tak mówi. Przyjacielu, tym się nie musisz martwić. Za certyfikat musi wystarczyć ci to. Ona ma jakiś kombinezon taki, który się wkłada pod próżniowy. Podnosi rodzaj takiej klapki, która no, nie jest, bo to nie ma potrzeba mieć tego, no, jak się nazywa to przy koszuli. Kołnierza? Tak, nie potrzeba mieć kołnierza, ale taka klapka ta zasłania odznakę. Widzisz odznakę, która się składa z pięcioramiennej gwiazdy, z jakiegoś turkusiku w środku i z jakichś małych znaczków dookoła. To jest twój certyfikat, przyjacielu. Jeżeli to jest odniesienie do zwiadu imperialnego, to ja znam godło zwiadu imperialnego. To jest zwiad imperialny. Ale to jest zwiad imperialny, że to jest udawanie zwiadu imperialnego? Jest, no wiesz, w wywiadzie jest, pracowałem przez paręnaście lat. Mój drogi, to jest kurwa nic innego jak czysta podróba po prostu takich gości, którzy robią survey, czyli przyjeżdżają i dokładne badanie robią planet. Ale podróba. To podróba nie jest stuprocentowa po prostu. Ale pani nie jest w zwiadzie imperialnym. Już nie. Przeszłam na emeryturę, bo... I nigdy pani nie była w zwiadzie imperialnym. O, mam wrażenie, że się przyszliście tutaj czepiać, a nie, żeby porozmawiać o poważnej pracy. Jeśli nie chcecie tej pracy, to przecież ja nie będę się napraszać, prawda? Ale widzisz, że już chcę zakończyć rozmowę, zabiera te kartki, które przed wami położyła, te takie plastiki. Nie ma sensu, żebyśmy... No. Baron. Chciałem się dowiedzieć tego, o co chodzi, ale obawiam się, że nie mamy możliwości zmiany kariery ani tygodniowego szkolenia, ale to naprawdę już mi ciekawie. Także dziękujemy Titi za czas, który nam poświęciłaś, Kajen. Nie mówi się, żebyś dla każdego od razu taki złośliwy. To jest oszustwo i próba wyciągnięcia od nas pieniędzy, ale oczywiście może to zrobić gdziekolwiek. Oszustwo tak rozejrzała się po bokach. To jest pomówienie. Ja mogę zgłosić to jako próbę zszargania mojego dobrego imienia. Będziemy musieli spotkać się przed Trybunałem. Powodzenia. No. Drinki są dla was. Możecie je zabrać. Dzięki. Ja już zacząłem pić, także głupio było zostawić. Trzymaj się. Dobrze. Powodzenia. Musimy się rozejrzeć po tym całym sprzęcie, ale który nam dobrze zostawi. Dobrze was widzieć. Mam dla was taką propozycję, że spadną wam zaraz skafandry. Więc musimy się dowiedzieć a propos sprzętu, który został w magazynie, więc czym prędzej zróbmy swoje i zajmijmy się ciągiem dalszym. Może Ruan się odezwie do nas. F-40 nie wygląda jak nic, co widzieliście w magazynie, gdzie poszliście z Makarem. Mhm. Ten magazyn wygląda jak sklep.
jasno oświetlone, regały stojące w równych odległościach, wszystko na nich poustawiane, wózki jeżdżące pomiędzy nimi i długa lada, przy której stoi trzech konsjerżów i takie są kolejki. Każdy tam podchodzi. Dostałem narzędzia od przesyłką. Poproszę o numer przesyłki. Pik, proszę bardzo. Więc stajecie w kolejce, dochodzicie do mężczyzny z wygolonym zupełnie włosami z boków, ale takim burzą dreadlocków, spiętych gdzieś na czubku głowy, do których podoczepiane są chyba jakieś kolorowe światło, bo one ze środka świecą. Ola, przyjaciele, jak mogę pomóc? Nie dała nam numeru przesyłki, nic takiego, nie? Nie wiem, jeżeli to zrobiła, to poza fabulary, że tak powiem. Mamy ten numer, czy powiedziała tylko, że jest L40? Nie macie numeru żadnego. Czym mogę wam pomóc? Ruan Henas przysłała, że mamy tutaj nasz sprzęt. Ach, po wypadku w magazynie. Mm-hmm. Zgadza się. Rozumiem. Tak. Zaraz zobaczę, jak panowie się nazywają? Kajen Emberave. Ira Reinhardt. Okay. Jest. Przyjacielu, podeślij mi 48. 48, druga poługa, dzięki. Proszę stanąć w końcu lady, za chwileczkę dostanie dostarczony sprzęt. Podchodzę tam i zaczynam się rozglądać. Ty myślisz, że jeżeli ktokolwiek podsadzi, podłożył tę bombę, to może się spodziewać, że to są nasze rzeczy? Zaraz zobaczymy. A jak znowu się podsadzona? Nie umiem ci powiedzieć, naprawdę. Nawet nie wiem, czy nas obserwują. No, staram się patrzeć wokół, nic nie widzę takiego, żeby ktoś nas śledził. Tam ewidentnie wiedzieli, że przyjdziemy po to. Magazyn był zupełnie inny. Ukryty ewidentnie był pod sprzętem, który mieliśmy dziś sprawdzić. No, z drugiej strony mogli zaryzykować jakby inaczej. Nikt nie musiał nas sprzedać, wiedzieli, że to jest nasze. Nie? Wiedzieli, że prędzej czy później to sięgniemy. Więc za mało z danych mamy, żeby ustalić, czy ktoś nas nadał, czy ktoś nas obserwuje, czy ktoś nas śledzi. Taki wózek zatrzymuje się. Nie wybuchło, słyszysz? Panowie, to dla was? I widzicie, że jest duża paczka, ale naprawdę ogromna, zamknięta szczelnie. To nie jest paczka, którą mieliście. Jest jeszcze większa niż tą, którą mieliście. Wykładałem na stół. Nie jest tak ciężko, bo to jest niska grawitacja. Proszę pokwitować, kadzie tablet, w tym miejscu. Prawda, czy tylko to nasze, dobrze? Oczywiście, jasna sprawa. Poczekaj, ostrożnie, możecie przenieść. Możecie przenieść na stolik tam kawałek dalej i wszystko sobie rozłożyć. Ja mam pytanie, czy ten sprzęt, ta paczka przyszła w tym opakowaniu tak jak czy to wy gdzieś przeładowaliście? To przekłada. Nie, przyszła w tym. Widzę, że zapakowana została przez Makara Saroszkiego, Światłowski. Dziękuję. Proszę bardzo. Jeśli to Sorożkin zrobił faktycznie, to raczej nie grozi, ale to jest coś, nie dobrze mógł fałszować. Zostawiam tablet tutaj, jak panowie sprawdzą, tak, proszę podpisać. Nie, tym wózkiem. Poczekaj, sprawdźmy najpierw, dobra? To tak na wszelki wypadek. Nie chcesz na stolik przenieść obok? No, chcę na stolik przenieść, oni to przenosili, ale potem sprawdzimy w środku, czy coś, wypadek. Sprzętu nie mamy, ale przynajmniej oględziny zrobimy. Okej. Posłuchajcie, jak otwieracie tą górną część, to jest w ogóle jakiś plastik. To jest takie lekkie i falujące to całe opakowanie, ale w środku zostało wypełnione taką pianką wypełniającą to zupełnie, więc to jest sztywne. Jak podnosicie, to jest dodatkowy taki pancerz z pianki wypełniającej. Dopiero podniesienie jego powoduje, że zobaczycie, że tam są dwie skrzynie obok siebie. Jedna to jest ta, która wybuchła, a druga skrzynia to jest skrzynia, w której Baron schował drugi skafander, ta, którą on sam przyniósł tą skrzynię. Bo to była jego. Dobra, sprawdźcie najpierw swoją, dobra? Dobra, sprawdzam swoją skrzynię. Ja chciałem jeszcze obejrzeć na wszelki wypadek, czy czegoś tam nie ma podłączonego. No, oględziny, wiesz, gołym okiem, nieuzbrojonym. To będzie po prostu rzut na inteligencję albo recon, jeżeli chcesz to zrobić takim zasadniejszą, że tak powiem, pracą, przeszukując, wiesz, wypełniacz. Wolę reconem, bo daje mi większe szanse. To rzuć sobie recon w takim wypadku. Dobrze. 13. Okej. Widzisz przede wszystkim jedną rzecz, że zostały skrzynie włożone do środka, a później pod ciśnieniem wciśnięto po prostu do środka ten wypełniacz, tą piankę. Więc jeżeli cokolwiek tutaj byłoby innego poza tymi skrzyniami, to byłoby po prostu zalane tą pianką. Czyli byłoby w środku w niej. Ale jak przyglądasz wszystkich boków, to jest wszystko szczelnie, po prostu zostało to zamknięte i wrzucone. Wydaje się, Baron, że jest dobrze. Dobra. To co? Otwieramy?
Baron, otwieramy. W twojej skrzyni... To jest ta skrzynia, która wybuchła i ona jest w stanie takim powybuchowym, tak? Ona leży, jest wsadzona do środka, więc musieliby się ją całą wyciągnąć, to ci powiem. Okej, okay. Dobra. W tej skrzyni, którą ty chciałeś sprawdzić najpierw, czyli twojej, jest ten zapasowy kombinezon, który mieliście, skafander, który dostaliście. Ta druga skrzynia, jak zaczęliście ją podnosić, to po pierwsze widać, że jest uwalona czymś rzeczywiście, gdzieś tam się uwaliła, a jak podnosicie, to widzicie, że dół ma oderwany kawał, tej głównej konstrukcji i z środku widać, że też ta pianka wypełniająca, która była w środku, też jest wyrwana na sporym kawałku. Do tego stopnia, że w jednym miejscu widać tą bazę, na której mieliście latać. Mhm. To zobaczmy tę bazę, zobaczymy jak to ona wygląda. Jak otwieracie tutaj wszystko po kolei, to w którymś momencie do tego lady podjeżdża ten gościu. Jeszcze panowie przeglądają, tak? Tak. To ja wrócę za kilka minut i odjeżdża. Wyciągacie to wszystko na zewnątrz i widzicie, że ta baza za bardzo nie oberwała. Rzeczywiście w jednym miejscu uszkodzenie nie wygląda najlepiej, bo oderwało kawałek elektroniki, to tam była i widać, że są po prostu wyszarpane kable. Ze środka te kable, które były przymocowane do elektroniki, która po prostu była na bazie, jak oderwało jakiś element, to wyrwało po prostu kable ze środka. Więc nie mogę wiadomo, na szybko przeprowadzić diagnostykę na jakimś... I ją trzeba włączyć całą, jeżeli chcesz, i wtedy możesz sprawdzać diagnostykę. Może ci twoje uroba nam to naprawią. No Sorożkin pewnie byłby w stanie, chociaż cholera wie. Na początek mogę sprawdzić... Jeżeli jest w stanie, jeżeli jest na chodzie. Czyli ją włączyć, zobaczyć, czy ona w ogóle działa. Słuchajcie, porozkładaliście już tych rzeczy kupę tak naprawdę dookoła, wiesz, te wypełniacze, te rzeczy, tą skrzynię otworzyliście i zaczęliście robić taki chaos dookoła was, a ci ludzie, którzy starają się stać obok w tych kolejkach, wszyscy się przyglądają, co robicie. Temu, co dobra, spokojmy to, niech ludzie nie wiedzą, że mamy tę bazę. Podkwituję to i spadam, zabieramy to. Dobra. Słusznie. Bierzecie ją do swojego schronienia? To jest kawał skrzyni, nie? Jest kawał skrzyni, ale jakby to się zmieści pionowo przynajmniej stojąc. Jakbyście połączyli swoje schronienia, to nawet mielibyście może miejsca, żeby rozłożyć to i przy tym pracować. A nie lepiej zostawić to w tym magazynie? Ja nie wiem. Wiesz co, u nas nie ma z tym chodzić. Posłuchaj, chodźmy z tym zadzwoń do Uraba, w międzyczasie schowamy to u nich. Ostrożnie z tym Uraba, ja chciałem się wsparć, ale to nie na tyle, żeby sprzęt u nich chować. Ja nie wiem, oni sprawiają wrażenie przyjaznych, ale to czy to będą przyjaźni, to się dopiero okaże. No dobra, skontaktuję się z nimi. Jeden z ekranów, który jest ich tu dużo, które służą właściwie do zarządzania wszystkim, co jest na tej stacji, łącznie z płatnościami, które musiałbyś wykonywać, jeżeli takiego istnieją, pozwala również nawiązać kontakt. Kontakt jest taki, że rozmawiasz na korytarzu po prostu stojąc przed ekranem. Zresztą widzieliście takie sytuacje tutaj. Dobra. Więc klikasz, możesz sobie wybrać miejsce na tej stacji albo osobę. W jaki ty chcesz przeszukiwać, w jaki sposób, albo inaczej. Rzućmy sobie na korzystanie z komputerów. Zobaczymy, czy potrafisz wyszukać adresata w prosty sposób. Siedem. Siedem oznacza, że jest z kosztem. Koszt byłby taki, że ktoś, że tak powiem, zainteresowaniem będzie przyglądał się tego, z kim rozmawiacie. Nie. Czy my to zauważymy? Nie no, teraz ja to mówię graczowi, że jeżeli chcesz i żeby się udało, to połączysz się z tym, kogo potrzebujesz, ale ktoś będzie się przyglądał waszej rozmowie. Nie. Okay? Słuchaj, wchodzisz to i widzisz, że musiałbyś znać numer kontenera, numer sekcji, być może nazwisko kogoś, albo przynajmniej punkt ten kontrolny. Teraz zdajesz sobie sprawę, że tam, gdzie siedzieliście w tej takiej mesie, w waszym kontenerze, był na ścianie numer po prostu, żeby się bezpośrednio do tej mesy można było wdzwonić, no nie? Więc tak, to nie jest przygotowane dla turystów czy dla kogoś, żeby łatwo było szukać, tylko dla miejscowych, którzy wiedzą, jak to robić. Dobra, czy tam jest jakiś biuletyn informacyjny? Biuletyn informacyjny, na pewno jest. No to sprawdzam wydarzenia sprzed dwóch dni, kiedy była... A, spryciarzu. Kto obradował i tak dalej i sobie przypominam nazwiska i ksywy tych, co tam byli. Podoba mi się twoje podejście, więc zapomniałem o jednym, map dała nam przerzut, ale nie wiem, czy chciałeś używać na tego komputera akurat. Nie, to dobra, wnioska. Słuchaj, to jest fajny pomysł, ale dostajesz informacje tylko na kontener. Jest tam rodzina Uraba i w nawiasie są jakieś dziwne cyferki.
i widziałeś to gdzieś tam chwilę wcześniej, a to jest numer konteneru rodziny, zdajesz sobie sprawę, czyli na sam kontener się grasz, na ten cały długi, w którym byłeś, ale tam wystarczy. Sto kilkadziesiąt osób mieszka, co pamiętasz. Jak będzie coś ważnego, to dadzą mi kogoś ważnego do kamery, więc dzwonię tam. Okej, to jest jeden sygnał, po czym włącza się ktoś, kto stoi z kubkiem kawy, widzisz, że stoi w tym holu, przez który wchodziliście, przez główne wejście, które oni barykadowali. Stoi z kubkiem kawy i spogląda w ekran. No? Dzień dobry. Kajen, cześć, przyjacielu. Gorszy po prostu jest. Skoro nie masz pojęcia, kim on jest. Słuchaj, dałbyś mi do mikrofonu kogoś u was decyzyjnego? W jakim sensie? Bo muszę pogadać, chciałem coś załatwić. Może po prostu przyjdziemy do nich i pogadamy na miejscu, nie będziemy tutaj tak gadać przez... Dlatego chcemy ustalić, czy jest sens. Pewnie wpadajcie, ja teraz powiem, to wszyscy będą szczęśliwi normalnie. Ej, Kajen chce przyjść, z jakimś kurde ziemniakiem. No mać, no, Baron, błagam cię. Nie odbija jeszcze butelki, jak przyjdą to dopiero. Przychodźcie, tu wszystko jest gotowe. Przychodźcie. Wiesz, jak się dostać? Poradzimy sobie. Linia czerwona, słuchaj, do samego końca, a potem po schodach do góry. Trafisz. Fajnie cię będzie znowu zobaczyć. Kuba, ja kawę piję, do roboty mam zaraz. Jak się nazywała, nazywała ta, która mnie porwała, porwał? Nazywał się Dili. Dili. To się pisze D-E-L-L-E-E. Dili. Dili. A Dili jest tam? O kurde. On siedział. Nie wiem, czy go już zdążyli wypuścić. Za porwanie. O, straszna sprawa. Będziemy za niedługo. Jest szansa, że nas nie upojemy, gdy jego nie ma. Dobra. Chyba jest coś tłustego do żarcia. Dobrze ci radzę. Jakoś sobie poradzę, wiesz. W wojsku byłem. Przeskakujemy do konteneru Dilich, czy robimy sobie tak, przerwę? Tak, jedziemy czerwoną linią schodami na górę. Czy robimy sobie przerwę, bo jest 22:20? No to możemy zrobić sekundę. Dobrze. Jasne. Moi mili, 10-minutowa przerwa na to, żebyśmy sobie odzyskali siły oraz żeby przygotować chłopaków do ostrego picia. Wracamy. Hello! Zed aż zasnął. No, to, to był bardzo power nap, słuchaj, taki króciuteńki, szybciuteńki w ogóle. Jesteśmy z powrotem. I muszę powiedzieć od razu, że przyjęcia urodziny Auraba są niezwykle entuzjastyczne. Nie wiem, czy Kajen się zdziwił, raczej nie, ale Baron mógł mieć taki moment zdziwienia, zwłaszcza w tej chwili, kiedy jeden z mężczyzn, niezwykle dobrze umięśniony, po prostu przytulił się do niego i złożył pocałunek na jego ustach na przywitanie przyjaciela Kajena. Po czym oczywiście od razu was zaprowadzono i posadzono przy jednym z mesowych stołów, na którym pojawiło się jedzenie i picie i wszyscy tam gdzieś zaczynają jedni przed drugim nawijać. Dobrze poszło, w ogóle fajnie wyglądaliśmy w telewizji, podobało ci się, w ogóle wybrnąłeś z tego, a potem słyszałem, że był ten wybuch, martwiliśmy się o ciebie, a my to specjalnie czuliśmy, chyba to pismo nosem, odebrali nam tamtą sekcję, a przecież myśmy ją specjalnie oddali, bo jest wyjątkowo chujowa, nic się tam nie dało za bardzo zrobić, a praca była po prostu od miliona i zajebania szczegółów, także cieszymy się, że nam tam zabrali, dostaliśmy lepszą w tym momencie, jesteśmy przy magazynach, tam się da więcej zarobić, jest bardzo w porządku. Zaraz, moment. Wy robiliście przy tym hangarze, gdzie wybuchło? No tak, ale zabrali nam go zanim ten wybuch był. No nie myślisz chyba, że my cię wysadziliśmy. Przecież nigdy w żadnym wypadku bym tak nie pomyślał. No właśnie, to normalne, że nie pomyślałbyś, wiadomo. Zmilczam go i zmilczam też Barona. Słuchajcie, bo mam takie sprawę i prośbę i wiecie... No, ale wypij najpierw, to wiesz, sprawę za chwilę. Właśnie tego się obawiam. To co, po maluszku? No, najlepszego. Po maluszku. To słuchajcie, bo ty chcesz przejść do spraw, ja rozumiem, ale musicie przetestować dobrego Karuza, żeby się wyplątać z tego, że teraz trzeba drugim God. I z trzecim, prawda, żeby móc robić coś konstruktywnego. Jeśli dobra. Powiem, że Baron jest świetnym imprezowiczem i lepiej, żeby z nim się zajęli, dostanę +1? Baron dostanie +1.
No tak, w sensie nie, żeby, że ja się wtedy wyplączę, a on zostanie mnie, z nimi. Chcę mnie poświęcić, żebym ja z nimi został, a on poszedł załatwiać sprawy. Spoko, może tak być. Możemy tak zrobić. No nie będę tak robił. No dobra, rzucam na Karuza i o, czuję, drobna uciążliwość dla Foxa. Nie, no nie musi być dobry, że się 4 rzuciłem. Czy to jest Karus z czym? Z socjalem czy z intem? Karus się rzuca w tym wypadku chyba z socjalem bardziej, no bo to próbujecie. Orantia. Ja po prostu. Mściwość to jest tak niska cecha, że nawet nie mam komentarza na to. Czekajcie, bo ja sobie wszedłem na takie miejsce, gdzie ja nie widzę, co wy rzucacie w ogóle. Żadnemu z nas się nie udało. Żaden z was się nie udało. Dobrze. Siedzimy i łujmy wódę. No fucking god. Ja się wszystkiego wygadam, potem się upiję, potem obudzę się w innej sekcji. Dobrze, że będzie stacja orbitalna, a nie księżyc IP coś tam. Podpisanymi papierami, tak, oczywiście. Mamy od MAB przerzut testu, który można by było wykorzystać, jeżeli byście chcieli. Nie, to bez sensu, w tym sensie, że po pierwsze fabularnie fajnie wychodzi, po drugie, no jest dwóm, nam nie wyszło. Więc no, ja nie wyszło, tak, że niewiele to zmieni, i ciśniemy. Siedzimy z nimi i pijemy, no co? Tak będzie, słuchajcie. Wracaliście... Ja myślę, prawdę mówiąc, ja myślę, że Baron nawet jakby w końcu, bo on był tutaj traktowany cały czas przez te 2-3 tygodnie jako taki obcy, nie? Bo nie dość, że jest tak. Obcym, to jeszcze jest ziemniakiem, a jeszcze nie przyszedł tutaj pracować tak jak oni i nie zapierdalać na budowie, tylko właściwie siedzi i zbija bąki, nie? Więc wszyscy tak na niego patrzyli krzywo, a tutaj w końcu ktoś go przyjął, jak wiesz, jak dobrego kolegę, więc on poszedł w tę imprezę. Dobra, a może pierdyknął błąd kulturowy, wiesz, bo zwykle oni mieli tam na dole, na studni grawitacyjnej taki, wiesz, za tych, co na orbicie, albo żeby nam się dzieci rakietki czepiały, trochę tu nie pasuje. Słuchajcie, potrzebuję od was testów Endurance'a z wiadomym powodu. Przecież ja jestem... Nie. Będziesz mnie holował? Już trochę posuwistą mową. Z Endurance'a, tak? Mhm. No to holuj mnie. Baron. Ten mężczyzna, który cię pocałował wcześniej, siedzi obok ciebie. Ale wiem, ogóle... Baron, ale ty przetestowałeś chyba atletykę. Tak, Athletics Endurance. No to będzie jeden mniej, nie? Ale to jest to samo w sumie wychodzi. Znaczy, tak. No nie, bo umiejętność daje, nie? Tak, ale jeżeli masz... No teoretycznie nie, bo to jest odporność. A, bo on tak, może on na Endurance to... Może użyć teoretycznie, no ale odporność jest odporność. Inaczej, zauważyłeś, że Kayen, któremu polewają szczególnie szczodrze, szybko zaczął się plątać i prawda, kiedy mówił, ale już musimy porozmawiać o szczegółach, to już tak... Nie, Sławek po pierwszej litrowej flaszce, to ja już do niego mówię, umrzemy tutaj? Ale umrzemy. Ciebie, Baron, ale bardziej... Ale ja się szanuję. Bardziej zajmuje ten mężczyzna, który cię wcześniej pocałował, który siedzi obok ciebie. Zauważyłeś, że siedzi obok ciebie po tym, jak ci sprawdzał rozmiar bicepsa, tak wiesz, w którymś momencie, a potem zaczął cię zagadywać, a z jakiej części wszechświata jesteś? Ja myślę, że Baron da mu znać, że to schlebia mu, ale nie jest w jego typie. Słuchaj, bardzo dobrze tego się przyjął. Stwierdził, szkoda. Dobrze wyglądasz. Świetnie wyglądałbyś na moim hamaku. Ale stwierdził, że okej, nie ma problemu. Ale ten moment, kiedy straciłeś na to, żeby porozmawiać z tym gościem, odwróciłeś się, stwierdzasz, że Kayena nie ma po prostu. Serio? Miał mnie pilnować. Kurde. Kasiu, drobna uciążliwość dla ciebie. Oh my fucking god, gdzie ja jestem? Nie macie, ty jesteś pijany i nie macie. Kasriden. Kasriden. Odtwarzali nasze kroki, żeby znaleźć najebanego Kayena. Wróciłeś do tych ludzi, a już tam siedzi ktoś inny zupełnie. Siedzi ktoś zupełnie inny i wypytuje cię. Ale zrobiłem teraz motyw piękny po prostu. Dobrze. I wypytuje cię o sprawy. Ale to właściwie to ty, znaczy się, znałeś go wcześniej, czy już po tym, jak stał się sławny? Po tym, jak stał się sławny. Gdzie się podział Kayen? Był tu przed chwilą. To wiem, ale gdzie jest teraz? Nie przejmuj się, no tutaj nie zginie. Nie, ja wiem, że nie zginie. Bardziej boję się, że może stąd sobie pójść. Po pijaku. A, weźcie tam, dajcie znać na bramę, że Kayen jest po pijaku i lunatykuje. Że może wyjść, no. Wiecie co? Przy śluzie tak kogoś postawcie, żeby tam nie wyszedł. Dobra. Spokojnie, już się nie przejmuj niczym, Baron. No i jak ten wybuch był, to byłeś tam z Kayenem w środku, czy on sam ratował tych wszystkich ludzi?
Ja mu tylko pomagałem ratować. On ratował wszystkich, a ja mu tylko przyświecałem latarką. Fantastyczny człowiek. Jak się tu pojawił, to nagle nasze perspektywy się rozszerzyły. Bardzo, bardzo dobrze to było. To prawda. No, mamy wspólnego znajomego. Ten znajomy poprosił, żebym pomagał Kainowi w niesieniu światełka światy na tej stacji. No to robię co mogę. Tam ktoś mówi, nas nie trzeba uczyć. Jest to, no, nie, to ja sami... Wiem. Sami wolnością, to wy powinniśmy uczyć was, ziemniaków, w jaki sposób żyć. Ja jestem zdania, że nikt nikogo nie powinien uczyć, jak może żyć, ale rozumiem, że macie jakieś swoje podejście do tego. Tłum rozstępuje się, kiedy wchodzi kolejna osoba, która przepychając się, staje przed tobą, zaciera... Też nie jest Kainem. Też nie jest Kainem. Zaciera ręce i patrzy na ciebie. Cześć. Słyszałem, że Kain tu jest. I kto to jest ten ktoś? Dobierz nie się. Wiem, bo się nie przedstawił. Dili. No gdzieś jest. Nie wiem gdzie. A, to spoko, znajdzie się. Siada. Dili. Taką mam nadzieję. Baron. Się. Miło mi cię poznać. No co tam? Coś się urodziło? To... Za mało miesięcy minęło. Czy to nie ty powinieneś być w więzieniu? Nie, kuzyn miał za mnie odsiadkę, bo wisiał mi przysługę. W porządku. Tak, przyszliśmy tutaj, zdaje się, pogadać z tobą i z Kainem, ale skoro Kaina nie ma, może poczekamy na niego albo chociaż go znajdziemy. Ale to co, będę tracił czas tutaj? Opowiada, jak już jesteś. Chyba, że wiesz, to on mówi, a ty bijesz ludzi. Tak spogląda cię. Wiesz. Ja wyglądam na takiego, co bije ludzi, ja się tylko uśmiecham. Znam takich ludzi jak ty. Pracowałem z nimi, służyłem z nimi. Rozpoznaję po kroku, jak w ogóle, po odruchach. Gdzie służyłeś? Tu i tam, w różnych takich miejscach. Nie chciałbyś wiedzieć. No dobra, powiem ci. Posłuchaj, nie będziemy budować całej teraz historii korpusu, ale on był marinesem. I kiedy mówi, to być może rzeczywiście znasz teatr, o którym mówił, gdzie służył. Ja podejrzewam, że wiesz, że pojawią się na pewno takie złośliwości, jak to między branżami wojska, nie? Że piechota się śmieje trochę z marynców, marynie trochę z piechoty, nie? Z marynarki się wspólnie śpieją i tak dalej, więc na pewno jakieś przytyki się pojawią ze strony barona. Wiesz, bo my byliśmy tymi, którzy nie czekali na transport, wiesz, na planetę, tylko wyskakiwaliśmy po prostu przez śluzy. Za jak wy chłopaki no, wiązaliście buciki, nie? Wiadomo. No wiadomo, ale my też byliśmy w stanie pójść do walki bez 10 cali i stali przed twarzą. Dobre, dobre, przydaje się. Stal się przydaje, słuchaj, tyle ci powiem. No, jak się wchodzi pod złym kątem w atmosferze i się rozgrzewa, to nie robi się tak wcale fajnie. Ciepło jest za ciepło, tyle ci powiem. No, ale my nie lubiliśmy się nudzić spadając, więc woleliśmy polecieć czymś, co faktycznie jest w stanie wylądować. Człowiek się nie nudzi jak spada, wali konia ile wlezie. Powiem ci, to jest proste. W pancerzu? Nie, w sumie nie odpowiadaj. Ale no to... z Kainem możesz o tym pogadać, bo Kain ostatnio bardzo się interesował rozmiarami. Wiedziałeś, że w nowoczesnych skafandrach jest pianka, właśnie która dostosowała... Tak? Właśnie bo tym my się musieli zakładać gumę. Musieli zakładać gumę i ta guma się nieźle sprawdzała przy tym, co ci mówiłem wcześniej. I po co ja zacząłem ten temat? A o czym chciałeś pogadać? O, jest dobre pytanie. Chciałem pogadać o tym, że mamy rozwalony sprzęt i Kael mówi, że nie ma na stacji drugiej takiej ekipy, która byłaby w stanie nam pomóc. No i kurwa ma rację. Dokładnie. To gdzie macie ten sprzęt? Była taka skrzynia. patrzę za tą skrzynią. Czy jest skrzynia? Jest. Tam. Jest. Powieszona na takim, bo tutaj, żeby miejsce zaoszczędzić, jak idziesz korytarzem, to nad głowami są po bokach takie półki, na które można rzeczy włożyć. W jaki sposób wypchali na te przeciwległe półki, że jest tak w poprzek korytarza w tym momencie? Tam jest skrzynia. No dobra, to zabiera, idziemy. Nic, zabieram. Pomóż panu, on ci powie, co masz nosić. Okej, prowadzicie, słuchaj, do jakiegoś warsztatu. Tutaj przede wszystkim jest dziwny zapach. I rozpoznajesz, o co to chodzi. Oni łączą metal tutaj na takim... To nie jest spawanie bezpośrednio, ale mają jakąś taką technikę łączenia metalu i w trakcie jej pojawia się taki dym, który właśnie pachnie w taki specyficzny sposób. Zgrzewanie.
Tak, widzisz gości w maskach, widzisz ludzi na łańcuchach wiszące jakieś elementy, obracające je, wiesz, dołączające na jakieś rzeczy. Jakbyś wszedł na jednym z tych łańcuchów wisi pijany Kajen. Czy na jednym z tych łańcuchów wisi pijany Kajen? Tak, ale... Ale wisi sam. To znaczy się jest... trzyma się tego łańcucha. W ogóle... Wszedłeś jak do fabryki, jakby tu samochody skręcali. Widzisz, jak się trzyma łańcucha i woła, szybciej jeszcze, szybciej! I gościu wiesz tam, na tym łańcuchu, jedzie. Przejeżdża ci między twarzą. A też przynajmniej wiemy, gdzie jest Kajen. Założył się, że będzie szybciej. Czy jedziemy szybko? Szybko. Rozumiem, łańcuchu jadę? Bardzo. Tak? To kurwa, masz nawet efekt Dopplera. Ale się najebałem! To brzmi nieco tak. No i najebałem! Przejeżdżam. O, jest Kajen. Juchu, żołnierzyku. A powiem ci, Dili, że jak on zacznie żygać panoramicznie z tego łańcucha na wszystkich, którzy tutaj stają przy tej taśmie, no. Te spawy będą śmiesznie wyglądać. To prawda, Dili, jego logonda Dili, jeszcze bardziej urośnie. Ciułku, przyjaciółku Dili. Cześć, Kajen. Jak tu trafiłeś? Okazał się prowadzić do technika, bo ma coś do naprawy. Ale jest fajnie na tym łańcuchu. Możecie go zdjąć? No tak, zaraz zdejmiemy. A mi tu dobrze. Jak ktoś podrzuci coś, o, góreczki te małe, zwolnijcie tam trochę, bo mi chyba na spaw puści. Spaw, wody? Paw, spaw, macie paw. Wody, żeby go... Żadnej wody! W wodzie to się ryby pierdolą. Nienawidzę. Ostatnio też tak to robił, jak tu był. W każdym razie skrzynia. Dobra, dajmy ją. Dili, negocjujemy coś dzisiaj z tymi cyckadami? Kajen, przyjacielu, usiądź tutaj, żebyś się nie oparzył. A mi się dobrze wisi. A my pójdziemy do Randiego. Przedstawia ci gościa, który nie ma lewej dłoni. Nie dłoni, ręki. Nie ma, przy samym barku jest właściwie jest usunięta i do tego ma pas założony, z którego są takie dwa chwytaki, które mu przytrzymują rzeczy i on prawą ręką tam elektronikę sprawdza. Hej, Randy. Chyba to byli u kutasa z granatem. Dili, czołem. Mamy tu pilną sprawę. Jasne. Zdejmuję tak okulary, które miał na twarzy. Co tam? Panowie chcą, żebyś coś naprawił. Dili. Znaczy, nie ma problemu. Wyciąga rękę do sytuację ciebie. Polityczną na Riden, ale jak pan nie może, to może pan skafander naprawić. Andel nie. Kajen się znowu najebał. No, jak ostatnio. Jak jest znowu? Drugi raz na dwa. To znowu. Przepraszam. Przyjdziemy do was, jutro zobaczymy, czy się najebie jeszcze raz. Będzie dla trzech razy sztuka. Nie ma problemu. Obiecujesz, baron? Randy, ja zaprowadzę naszego przyjaciela, żeby się przespał, a ty porozmawiasz z panem baronem. Mi tu jest dobrze. O. Ja chcę zostać z Dili. No pójdziesz ze mną, chodź. Dili cię zabiera, założył rękę na twoim tym, na karku. To nie tak zacisnął mocniej. Chodź, pójdziemy. Położysz się, odpoczniesz. Pa, pa, baron. Odparujesz te procenty. Pa, pa, baron. Procenty. A przez kogo, kurwa, je musi odprowadzić? Bando pijaków. Przez Orant. Proszę mi tu czwartej ściany, proszę mi tu czwartej ściany nie łamać. Baron, zostajesz z Randy. Co mogę zrobić dla ciebie? Otwieram jedną skrzynię, z tej skrzyni wyciągam tę piankę, z pianki wyciągam drugą skrzynię, otwieram tę skrzynię, wyciągam z tej skrzyni stację. Uuu, jakie ładne koło ratunkowe. Dajcie mi tu uchwyty. Podjeżdżają te łańcuchy, po prostu podpinają, podnoszą do góry, żeby to wisiało. A, widzę, uwaliło. Trochę jest osłona walnięta. Boję się, że promieniowanie... Kajen, zobaczyliśmy to, wiesz, jak napisać do mistrza gry, to wszyscy widzą. Ej, to jest tylko do mistrza gry. Niestety widzą. Wszyscy to widzą, sorry. Po prostu okienko, cholero. Przepraszam. Już, nikt nie widział. Ja na rolu nie widziałem. No tak, bo na tajniaka pisałem, nie zobaczyłem, że tu okno ma. Przyglądam, nie ma pancerza. Promieniowanie rozwali tą elektronikę całą, jeżeli widzicie w przestrzeń bezpośrednią. Tu jest lekko uszkodzony pojemnik na tlen. Boję się, że ta sekcja może być walnięta, raczej nie do wymiany.
O, poszarpało kable. Chuj wie do czego. Ale to się da sprawdzić, nie ma kłopotu. Te jego rączki takie, te z tego pasa tak. No, wyrwało wszystko, ale kable się wymieni. To trochę potrwa. Trzeba by było otworzyć w ogóle tą sekcję. Niestety nie ma tu dostępu prostego. Zaraz zobaczę. Nachyla lekko. A okej, okay. Możemy wejść tędy, tylko to trochę, kurde, z kamerą laparoskopową trzeba będzie wejść. No. Nie jest tak źle. Trzeba by to podłączyć i zobaczyć, czy działa. Co mam z tym Baron zrobić? Baron się teraz czuje, wiesz, jak człowiek, który nie zna się na samochodach, przyjechał do mechanika, nie? O, panie, tu walnie, tu skrzynię biegów trzeba wymienić. O, panie, silnik trzeba wymienić. A kto to panu tak uspierdolił? Ja w ogóle nie wiem. Tak uspierdolił, nie wiem, tak... Nie zna się tego głową. Naprawić trzeba, żeby działało. Okej, okay, mamy teraz... Do 2 godziny kończę zmianę. Ale zostawię chłopakowi, niech pogrzebie. Jak wrócisz... za 2 szychty? 16 godzin. To powinniśmy coś dla ciebie mieć. Super. 16 godzin. Problemu. Już szybciej niż się spodziewałem. Potrzebujesz jakiegoś kojo? Najpierw muszę znaleźć Kajena i prawdopodobnie chcę go zabrać, zanim wam wszystko zażyga. Dili gdzieś go położy. Tego się trochę obawiam. Słuchaj, Kajen, robimy przeciwstawny test Meli, dobrze? Meli? Ja się nie chcę z nim bić. Ale on się będzie bić z tobą, jak próbujesz uciekać. Dawaj. A, no dobra. Ja mam 2K6 plus 3. Czy on ma jakiś minus za to, że jest najebany? Racja, masz Baina. Dziękuję ci dziękuję bardzo. Dziękuję, Z. Dziękuję. A czy pamiętaj, że przypominam, że to jest siłowe uwolnienie się. Używam cyberręki. Jakby było mnie złapać, to po prostu ściągam cyberręką mu rękę. Nie? Użyj cyberręki, nie ma problemu. Ja mam 10. 11. A Baina mam 6. Cześć, podmień mi, cwaniaczku. Co za dziad. Dobry rzut. Poszedłeś z powrotem do tego towarzystwa, kto się tam bawi. Baron. I widzisz, że siedzi Dili i trzyma taki prepak z Ahanem, czyli z tym ich tofu, taki przyłożony do twarzy. Ale ja go nie uderzyłem, tylko się uwolniłem, chciałem powiedzieć. Ty uwolniłeś się i machnąłeś ręką. On tak trzyma do twarzy przyłożony. Kajen? Biega gdzieś tutaj. Zdaje się, że zdejmował spodnie. Nie. Ja wiem, co zrobiłem. Opowiedz. Ja biegnę, próbuję ich znaleźć, a potem udaję, bo oni opowiadali te wszystkie piękne historie, udaję imperialnego dropshipa. Dili. Nie uchlała, to masz za swoje. Dili, dobrze, że cię znalazłem, mam do ciebie jeszcze jedną sprawę. Dosiadam się do Dili. No. Ten wybuch w magazynie. Słyszałem. To nie był wypadek. To też słyszałem. Wiesz coś jeszcze o tym? Nie potrzebowałem tego do niczego. Zakładam, że ktoś albo chce zajebać nas sprzęt, albo odjebać któregoś z nas, albo obydwóch. Macie jakieś kontakty na stacji? Możesz popytać kogoś, dowiedzieć, spróbować coś. Już podejrzewam, że to jest jak wszyscy rozkojarzą z Kajanem, więc nie wiem, czy ktoś wam coś wyśpiewa, ale... Może jakąś luźną kasę? Mogę mieć. Wyciągę rękę. Ile potrzebujesz? Dawaj. Daję. Ile? Powiedz mi, Sławku, ile ja się orientuję, ile takie rzeczy mogą kosztować? Ciężko powiedzieć. Jeżeli chciałbyś spędzić noc w hotelu, takim przeciętnym bardzo, to musisz z 50-60 kredytów zapłacić. Czy jak mam 100, to będzie okej? Okay? 100 to jest niezła kasa, myślę. Dobra, to daję 100. Okej, okay. On to bierze i mówi, to poczekaj chwilę. Wstaje i odchodzi. Czekam. Dostajesz kolację. Zjedz, bo wyglądasz tak marnie. Jakiś starszy mężczyzna ci podał. Wiesz, czy już nie urosnę. Widzisz, że trochę się ludzie zaczynają rozchodzić dookoła, a ty nawet spojrzałeś ten metalowy przedmiot, który stoi na stole, jakiś toster czy coś, jak spojrzałeś, kurde, no może rzeczywiście takie masz podkrążone oczy bardziej. Słabo ostatnio sypiasz. Masz trochę nerwów różnych i dziwnych sytuacji. W którymś momencie widzisz, jak niosą Kajena za ręce i za nogi, tak wierzasz, na zasadzie śpiącego. Udawał dropshipa. Nie są gdzieś tam. Położymy go spać.
Tak zróbcie. No ja też zjadam, nie? Mhm. Okej. Okay. Wraca Dili, może trwa 15 minut po tym, jak zjadłeś. Siada przed tobą. No. To chyba wiem. Podaję ci karteczkę taką niedużą, na której mhm. wydrukowany jest pokład, numer, bo tutaj jakby w administracyjnym pokładzie są normalnie są kajuty, a nie tylko te hangary. Jest numer kajuty mhm. i jest podane nazwisko ERP. ERP. To wasz człowiek. Dostał ładunki wybuchowe, które użył. Mówił, że potrzebuje do pracy bocznej. Jest tam cały czas? Nie wiem. Gość pracuje na... pracuje w porcie kosmicznym naszym. I jest cykadą. Cykadą. Świetnie. Mam iść z tobą? Nie. Chciałem pójść z Kajenem, ale on chyba nie da rady. Może prześpij się, pojedzie rano. Tak zrobimy. No lepiej, żebyś z nami nie szedł, bo... Jak się coś stanie, to będziesz musiał za to płacić twarzą. A po co? Nie masz tego ode mnie. Wstaje i odchodzi. Dobry rzut miałem, kurde, na to, czy on wie coś. Dobra. Kajen pospał. I może budzić jego jęczenie, bo śpicie w tym samym hangarze. Ja znoszę to w milczeniu, ale widać po mnie, że jest mi źle. Nienawidzę wizyt w rodzinie Uraban. Doceń moje poświęcenie. Dlaczego? Bo całkiem sympatycznie. Wszystko załatwiliśmy, jest to super przyjaźni. Wszystko pamiętałem do trzeciego ogóreczka. No właśnie to jest problem. Nie lubisz ludzi, którzy cię lubią? Nie w taki sposób, chłopie. Ja nawet nie wiem, co ja zrobiłem. Śniło mi się, że mnie Dili chciał znowu porwać, ale mu wyjebałem gonga. Na całe szczęście to... Co? Wyjebałeś Dili mu gonga. Macam siebie. Czy jestem cały? Jesteś, tylko mały palec w twojej cyberręce jest odwrócony w drugą stronę. Widzisz, że się zgina na zewnątrz. Tańczyłeś też na łańcuchu, żygając na ludzi spawających nie wiem co. Udawałeś imperialnego dropshipa. I... Czy zrzuciłem desant? Nie przy ludziach. Zdarzyło mi się to kiedyś. Dobra, nieważne. Natomiast chłopaki spawają stację. Za jakieś 8 godzin będziemy coś wiedzieć i mamy kogoś, kogo możemy odwiedzić, żeby zapytać, dlaczego podłożył nam bombę. Dowiedziałeś się coś więcej? Nie ja, Dili. Dowiedziałeś się coś więcej? Super, mhm. Baron. Wiemy dokładnie kto, co i jak? Czy to jest taki lewy ślad, w sensie rozmyty? Wiemy, podaję mu karteczkę. Ta osoba dostała ładunki wybuchowe, których użyto, żeby wysadzić, że podróż bomba w magazynie, więc jeżeli sam ich nie użył, to je komuś opchnął. Czyli jest na kim wykorzystać moje miękkie umiejętności negocjacyjne lub twoje twarde? Tak. Robimy to. Masz broń? Mam broń i kaca. O, ktoś zagląda do środka, też nie poznajecie. Lepiej się już czujecie? Ja się całkiem nieźle czuję, wyspałem się tutaj lepiej niż tam. Zgadza się. Ja chyba umarłem. Macie coś do picia, ale nie alkohol. No pewnie, znajdziesz w kambuzie. Notabene Ruan he, szuka was od rana. No. Jest Dili? Czy jest jak do niej zadzwonić, do Ruan he, stąd? Wraca gościu. Dili siedzi w więzieniu. I mruga okiem. Całe szczęście, ja nie wiedziałem o tym, że wiesz, ja już tego nie kontaktowałem, że on się uwolnił. Tak, całe szczęście. Ale za, pobicie mnie? Znaczy to... A tak naprawdę gdzie jest Dili, bo musimy z nim pogadać? Powiem chłopakom, ale dobra. Nie wiem, gdzie jest. A mogę stąd gdzieś zadzwonić do Ruan he? Gdzie macie te... Z tych głównych centrów, tak, bo to są takie centra pomiędzy tym hangarze, pomiędzy sekcjami, gdzie się śpi. Są po prostu te centra, gdzie się je, gdzie się siedzi, rozmawia się. Tam normalnie ten połączenie tam można robić. Bo zakładam, że jeżeli ja mam ten mobile coma, to on tutaj nie będzie działał, nie? Musi mieć jakiegoś satelita, do którego się łączy, albo przekaźnik, czy coś w tym stylu. No ale tutaj na stacji chyba mogą mieć jakąś sieć. Tak, okej, okay, tak, jak najbardziej. Możesz go podłączyć do tej sieci wewnętrznej. Dobra, no to podpinam i dzwonię do... Znaczy, myślę, że masz podpięty od dawna, po prostu zalogowałeś się tylko wyłączy do niego, nie? Dzwonisz do Ruan. Odbiera i teraz już wiesz, że ona leży na tym łożu i widzisz, że jej twarz jest wycięta idealnie i z tyłu ma tak jakby stała przy oknie, tak jakby na zewnątrz było widoczne. Ale jest... Widzisz teraz rzeczywiście, że leży. O, panie baronie, szukałem pana. Gdzieś zniknęliście.
Tak, skoro ktoś chce nas wysadzić, to postanowiliśmy nie spać tam, gdzie wszyscy. Ja pokazuję spoza wizji do niego, że... Nasi śledczy mają chyba człowieka, z którym wiążą pewne nadzieje, jeżeli chodzi o rozwiązanie sprawy. Niestety decyzja jest taka, że możecie być tylko obserwatorami. To znaczy się, nie możecie zostać dopuszczeni do dowodów ani do przesłuchiwania, ale możecie uczestniczyć w trakcie spotkań. A czy ten człowiek został już zatrzymany? Czekaliśmy właśnie na was. Jest pod obserwacją. Dobrze, ja chętnie pójdę uczestniczyć w obserwacji i aresztowania. Znakomicie. Poprosimy pojawić się na pokładzie L4. Pojawi się tam inspektor Flora. Pomoże wam. Doskonale. A proszę mi wysłać jakiś namiar do niej, to ja się z nią skontaktuję, zanim tam przejdziemy, żeby się nie zdziwiło. Oczywiście przesyłam. Dziękuję uprzejmie. Dostajesz takie klasyczne, tekstowe informacje. Oni tutaj starają się obciąć wszystko, co może nadwyrężać łącza czy cokolwiek innego, więc bardzo proste rzeczy wysyłają. A czy ten pokład L4 to jest ten sam, do którego my dostaliśmy na tej karteczce? Czy to jest to samo miejsce? Nie. A, bardzo dobrze, to idziemy ERP-a sprawdzić najpierw, szybciutko, zanim go namierzą. Właśnie, idziemy do ERP-a najpierw, przejdziemy tam. Okej. Czyli wyjeżdżacie na pokład, to jest jeden z górnych pokładów, bo on jest przy porcie kosmicznym. Tutaj trzeba wsiąść na coś, co w centralnej osi tej stacji jest taki rodzaj rampy. Na tą rampę nakładane są takie kleszcze i są siedzenia, po obu stronach, w dwie strony się siedzi. Zapinasz pas po prostu i on jedzie wzdłuż stacji. Więc siadacie na takie siodełko, zapinacie się i jedziecie. Widzicie, jak mijacie po prostu konkretne sekcje i coraz sensowniej da się do was układa, jak tu jesteście. Ty już, Baron, być może wcześniej to zapałeś. Są kody kolorystyczne. Są kody związane z przynależnością do tych sekcji. I jak teraz się jedzie, to zaczynacie już łapać, gdzie jesteście, co robicie i widzicie rzeczywiście, że w którymś momencie, kiedy kończycie ten swój dojazd, że jesteście w sekcji, która jest zarządzana przez cykady. I widzicie tych ichnich ochroniarzy, Kajenty, ich pamiętasz, w tych zielonych mundurach, którzy cię skasowali na początku, z tymi takimi dziwnymi gwiazdami wpiętymi. Przechadzający się po prostu tutaj. Wygląda to tak, że jak jesteście u tej rodziny Urbara, to tam jest kompletny luz, wszyscy są wyluzowani. Jak przyjechaliście tutaj, to wydaje się, że wszystko jest podzielone na sekcje, gdzie możecie być. I w momencie, w którym zatrzymujecie się, jesteście w sekcji mieszkaniowej, widzicie, że cały sufit tej sekcji mieszkaniowej jest wyłożony takimi sześciokątnymi płytkami, które robią, że jest taka lekki łuk po prostu, jak są do siebie przylegają, i na nich wyświetlane jest niebo. Więc jak wchodzicie, to tu jest jasno. Po bokach są normalne cele, tak jak wszędzie indziej w portach kosmicznych, na różnych poziomach, ale fasady tych celi są zrobione tak, takie zamatowione, jakby to były domki normalnie, jakby były okna, jakby były jakieś rzeczy. Oczywiście tego tam nie ma. Są schodki, które są takie stożkowe. Wyraźnie to wygląda na miejsce, w którym trochę lepiej, że tak powiem, żyją ludzie. Są na trochę wyższym poziomie. Pierdolce bym tutaj dostał. Co? Nic. Człowiek nic chyba się bimbrem poce. Załatwmy to szybko, bo mam dość. Baron, nie wiesz, czy on poci się bimbrem. Na pewno użył go jako antyperspirantu. Przekonam, że na takiej stacji tak pewnie jebie, nie? Bo to jest zamknięty obieg multum ludzi, także... Zgadza się i jest wentylacja, która to powinna usuwać, ale ta wentylacja nie jest idealna, w związku z czym w powietrzu rozpyla się takie środki, które wiążą te elementy powietrza, które są odpowiedzialne za zapachy różnego rodzaju. W wyniku tego powstaje powietrze, które jest unikatowe zupełnie, jeśli chodzi o zapach. Tu, unikatowe to nie jest najlepsze słowo. Nie jest najlepsze? Baron, słuchaj, ile będziemy tak tu stali, bo tu strasznie cuchnie, ktoś tu chyba się napierdolił strasznie i wali wódą, chodźmy dalej. Jasne, już chodźmy, może ten menel za nami nie pójdzie. No. Jak patrzycie na tą karteczkę i spoglądacie na numery, które są, to widzicie, że miejsce, do którego się macie udać, znajduje się na trzecim poziomie. Wyobraźcie sobie schodki, które wychodzą z dwóch stron i kończą się takim płaskim podestem, który jest do wejścia.
od tego miejsca podestu wychodzą kolejne schodki z dwóch sąsiednich, wychodzą wyżej i taki jest taki, taka szkatułkowa, taka piramida jest zrobiona. Tak jakbyście zrobili wykres turnieju czy cokolwiek innego. I wasz klient znajduje się na trzecim, przedostatnim poziomie. Więc trzeba przejść przez ileś tam poziomów innych. Ludzie, którzy tutaj żyją, raczej się przemieszczają z tego, co widzicie. Czyli wychodzą gdzieś albo wracają. Natomiast po środku tej alejki, która jest, gdzie są postawione sztuczne drzewa po prostu, takie plastikowe, są ławeczki i miejsca, gdzie można usiąść, jakieś takie miejsca, gdzie można napić się wody czy coś w tym stylu. Kilka osób się przechadza tak widocznie dla relaksu, z jakimiś słuchawkami na uszach, czymś takim. I powiedzcie mi, bo nie wyglądacie jak miejscowi za bardzo. Wy macie swoje własne stroje, jak rozumiem, to są... No pancerze nie ubraliście raczej, prawda? Nie, ja mam cloth armora. Ty masz cloth armora, to prawda. Baron ma na sobie ten swój, swoją kamizelkę. On też ma cloth armora, tylko pod spodem, nie? Takiego, który... Dokładnie to samo. Nie wygląda jak nie, pancerz. Nie, pancerzy. Okej. Okay. Natomiast pancerzy takich ciężkich nie. No ale Baron mówi, on wygląda jak cywil, ale jak ziemniak, nie? Nie jak lokalist. Okej. Okay. Wspinacie się na pierwszy poziom tych schodków, mijając po drodze jakiegoś młodego mężczyznę, który się z wami wita. Dzień dobry. Schodzi obok. Dzień dobry. Wchodzicie na drugi poziom schodków i tutaj widzicie kogoś, kto czymś, co wygląda jak odkurzacz, przejeżdża po tej barierce i widzicie, że nadaje to jakiś błysk tej barierce. Panowie do mnie? Słucham? Nie. Bo to nie jest to mieszkanie, które nas interesuje. Nie, poziom wyżej jest. No to po tej trzeciej schodkach. Ja tak zaglądam za wami. Do eksmisji? Eksmisji? Nie, do ERPA. Ale nie po niego? Nie. Okej. Okay. My nie jesteśmy od eksmitowania ludzi. Kajen poszedłeś wcześniej trochę, jak Baron się odwrócił pogadać z gośćmi. I jak dochodzisz do drzwi, to widzisz, że na drzwiach naklejony jest taki ten rodzaj plastiku i jest napisany nakaz eksmisji. Widzisz, że data upływa za dwa dni. I tam jest powód podany. Gość chyba w jakiejś hierarchii został obniżony o ileś poziomów i już nie przynależy mu się osobna kajuta na tym poziomie. Słuchaj, czy są tutaj jakieś lokalne media między tymi plemionami, które mogą działać jak po prostu media na zasadzie pomóc człowiekowi w potrzebie, niesłusznie mu obniżyli status i tak dalej, cokolwiek w tym stylu? Czy są tego rodzaju media? Są media, informują o takich sprawach, natomiast z tego, co widziałeś wcześniej, gdzieś tam rzucając przez chwilę okiem, to nie jest czwarta władza. Uh-huh. Oni brzmią bardziej jak informacja, że ten został prawda przeniesiony na takie stanowisko, ten został ukarany za coś tam, a nagroda taki, za coś tam. Jakby, taki biuletyn korporacyjny. Tak, trochę tak, jakby to było zupełnie naturalne. Oni nie pochylają się nad kimś. Wiesz, z jakiego promienia jest ten erb? Cykat? Właśnie, to on był z plemienia cykat, czy tylko na terenie cykat? Z plemienia cykat, na terenie cykat. Znaczy wiesz, on jest na terenie cykat. Raczej mieszkają tu tylko wtedy cykady, chyba że ktoś jest na jakimś specjalnym statusie. No, pewnie cykady. Dobra, to spróbujemy na początek po dobroci do niego dostać, nie? Ja pukam, ty mówisz? Niech będzie, ale spróbujemy, czy będzie, czy w ogóle tam w środku jest, czy coś dalej. To jest jakby jak na stacji orbitalnej kompleks mieszkaniowy w ścianie, po prostu w sensie parę pomieszczeń, nie ma tylnych wejść i tak dalej, jest tylko jedno wejście? Tak, to są takie kajuty po prostu. One co prawda mają całą tą fasadę, które udają, że są jakimiś mieszkaniami, ale to jest normalny ten... Znaczy, czyli to jest, sobie... tu jest jedno jego jedyne mieszkanie. Tutaj za tym dziwami powinien być on, a nie, że wiele rodzin mieszka. Raczej tak. To jest dobra wiadomość. Mhm. Dobra, brzęczek i dzwonię do niego. Ewentualnie daję zadzwonić baronowi. Ja pukam, nie? On będzie mówił, to ja pukam. Mhm. I przy okazji odwracam się, bo z tego co rozumiem, to tutaj jak jesteśmy przy tych drzwiach, to widać całą tę stację, znaczy całą ten poziom. Nie, tak. Więc będę patrzył, czy ktoś tego no nie ja się jeszcze nachylam. Czy policji lokalnej i tak dalej. Sławek, ja jeszcze się do barona nachylam, zanim ktoś tam się odezwie.
Dobra, zabezpieczaj mnie i pilnuj, żeby mi się nic złego nie stało. I kurwa, lepiej niż uraba. O Jezus Maria. Dobra, ja sobie muszę coś rzucić. Uraba, czekaj, cię nie? Pilnowałem i nic ci się nie stało. Tak? Ja mam inne wrażenia. Ty biłeś ludzi, a nie oni ciebie, także... Napoili mnie chyba pokostem. Zapukałeś, odwróciłeś i rozglądasz się. Jesteście na wysokości około 8 metrów nad poziomem gleby tutaj. Zaledwie z 5 metrów nad tobą są te ekrany, które wyświetlają to niebo, więc czujesz powiew jakichś wentylatorów, które działają na tym poziomie. Spoglądając w dół, widzisz całą tą długą sekcję, od początku jej aż do końca. Ona ma kilkadziesiąt metrów. I jak na razie na tej stacji nie widziałeś bardziej ekskluzywnego miejsca do mieszkania. Przyglądasz się i kiedy Kajen coś zaczął mówić do ciebie, a może tylko mu się wydawało, Kajen, oko, które jest w drzwiach, na chwilę zapaliło się czerwonym światłem, po czym zgasło. Tak jakby ktoś włączył po prostu, wiesz, ekran i go wyłączył. Czyli zobaczył, kim jesteśmy i wyłączył, tak? Mm-hmm. Kamery? Mm-hmm. I nie odzywa się nikt. Nikt się nie odzywa. Zacisnąłeś dzwonek, a ty w tym momencie, Baron, widzisz, jak jakiś kurier chyba, bo taką paczkę solidną ma na plecach, na wektorowym jakimś pojeździe, takim jak hulajnoga, wjeżdża do tej sekcji i prawie że przy samym wejściu zderza się z jednym ochroniarzy. Wywala się na tym wózku, wypada z niego, z tego jego pudełka, to co miał w środku. Ten ochroniarz zaczyna się wściekać, jeden się tam trzyma za nogę, drugi próbuje podnieść tego gościa, szarpie go. Jakby automatycznie to zwróciło twoją uwagę. Nacisnąłeś dzwonek, a drzwi zrobiły i otworzyły się lekko. Jakby puścił magnetyczny zamek. Popatrzę znacząco, no bo przecież nie jest głupi Baron w takich sytuacjach, wie co się dzieje. Baron się odwróciłeś, a Baron jest zajęty przypatrywaniem się jakiemuś wypadkowi. No, ale słyszał pewnie drzwi otwarte. No mówię, że właśnie zajęło to jego uwagę i tam w tym momencie jest tam skupiony. Nie słyszał? No nie. To klepie go. Otworzyły się, uważaj. I wchodzę ostrożnie, rozglądając się, nasłuchując. Mhm. Ja patrzę na ten wypadek, patrzę, czy tam się nie dzieje coś fishy, czy to nie jest, wiesz, ktoś, kto tutaj przyjechał odwrócić uwagę albo coś takiego, czy to nie jest coś, co jest jakoś powiązane z naszą tu obecnością. Okej, okay. Rzuć sobie Ricona, zobaczymy, czy jakieś niebezpieczeństwo znajdziesz. O, nie, to miało być już razek inny chyba. Ricon z intelektem teraz, nie? Zgadza się. Jak przejdziesz do mnie, to mi powiedz. Czy mogę wykorzystać ten przerzut? Tak, jak najbardziej. Dostaliśmy, to sobie przerzucę w takim razie. Dziękuję, map. 7. Dziękujemy. 7. 7 to jest z kosztem. Mhm. Ale taki oczywisty koszt widzę taki, że Kajen wejdzie sam i będzie przez przynajmniej chwilę sam zupełnie, nie? Okay. Ale to miał być chyba koszt dla ciebie, nie dla mnie. No ale... No tak, nie chronię cię, to też jest droga. No to pasuje. Słuchaj, zwróciłeś uwagę i zacząłeś się przyglądać, że z tych dolnych poziomów wychodzą jakieś osoby i zaczynają gdzieś tam podchodzić. Ten strażnik już szarpie tamtego gościa tak dosyć solidnie, próbują go zatrzymać. Ty się przyglądasz po prawej stronie, że jacyś ludzie zaczynają wchodzić po tych schodkach, na pierwszym poziomie są, idąc jakby w waszym kierunku. Okej, okay, czyli kurier wbił się w ochroniarzy, żeby zwrócić ich uwagę, żeby nie zobaczyli, że jakieś inni ludzie wchodzą. Okej, okay. Odwróciłeś się w tamtą stronę, żeby ustawić się do nich przodem. Zobaczyłeś, że Kajen się lekko schował już w drzwiach, więc okej, okay, nie jest na linii strzału. Ruszyłeś tam dwa kroki, żeby stanąć na wprost i w tym momencie oni doszli na pierwszy poziom, wyciągnęli jakiś klucz, otworzyli drzwi, weszli do środka do drzwi. Drzwi się zamknęły. Dobra. Kajen, Sławek, wszedłeś... Ja bardzo ostrożnie i przede wszystkim koleś używał materiałów wybuchowych. On mógł zastawić tutaj pułapkę kolejną eksplodującą, więc wiesz, ja się rozejrzę uważnie, czy gdzieś nie ma jakiegoś zapalnika, jakiejś linki, czegokolwiek naciskowego. Kurde, nie będę zeptał po wycieraczka ani nic. Okay. Tylko po podłodze, która raczej jest nienaruszona. Środek wygląda tak. Jest korytarzyk, który ma dosłownie 2 metry. Po lewej stronie są drzwi i to widziałeś, takie drzwi, one są w toaletach tych na statkach kosmicznych. Po prawej jest szafa, zamknięta, zupełnie zabudowana. Zaraz za tym korytarzykiem
otwiera się pomieszczenie. Kajuta jest nieduża tak naprawdę. Może ma z 5 metrów długości i szerokości, tak podejrzewasz, że około 4 maksymalnie. I to jest całość tego pomieszczenia. Jest tam łóżko, którego widzisz róg wystający. Po prawej stronie jakieś ekrany oraz biurko oraz fotel, na którym siedzi mężczyzna. W pomieszczeniu jest dosyć ciemno, ale za nim jest lampa zamontowana, która ma imitować okno. Świeci lekko, rysując taką sylwetkę. Widzisz mężczyznę, raczej niewysokiego. Masz wrażenie, że jest łysawy albo łysy. Siedzi w fotelu, jest zgarbiony. Pochylona głowa i patrzy w twoim kierunku. Światło z twojej strony padające, tylko delikatnie go gdzieś muska, że widzisz rusza się? Sylwetkę. Nie rusza się. Pan Erb? Już wchodzę do pomieszczenia, ale tak wiesz, żeby go się skryć w korytarzu, nie, okay. Nie podchodzę bliżej. Przyszedłeś do korytarza, rozejrzałeś, czy tu na bokach nic nie ma, ale nie. Rzeczywiście jest tylko to wejście do łazienki oraz ta szafa. Powiedziałeś pan Erb i usłyszałeś dziwny dźwięk z jego strony. Zajęło ci może z półtorej sekundy, żeby zrozumieć, że on chlipie po prostu. Że pod nosem wciąga. Zamontowali mu coś? Panie Erb, czy może się pan odezwać, a pokiwać głową cokolwiek? Gościu podnosi głowę i w tym świetle, które gdzieś z tyłu jest, widzi, że całe poliki ma mokre od łez. Czy rusza ciałem, czy tylko głowę podniósł? Podniósł głowę, wyprostował się trochę. Patrzy i tak mówi. Powiedzieli, że było strasznie głupie i że tak się nie wrócę w łaski. Chce pan z nami pogadać? Nie wrócę do kontenera. Ale my możemy panu pomóc. Niby jak? Mamy wpływy, mamy znajomości. Nie lubię tego, kim się stałem. Gościu podnosi rękę i coś w niej trzyma. Zapalnik. To jest dosyć podłużne. Wiesz co, ja mam wysunięty w tym momencie pistolet z ręki i mówię, niech pan nic głupiego nie robi. Wyciągnąłeś ten pistolet. No tak, bo jeżeli potem będę strzelał w trakcie wyciągania, to jeszcze uzyskam kurde, Baron, minus do inicjatywki, dziękuję. Baron, ten klik metaliczny, który powoduje unieruchomienie broni, nie takie, bo nie widziałeś, ale masy innej broni, znasz po prostu od dziecka. Więc jak zobaczyłeś, że ci goście weszli, miałeś takich do tego budynku, do tego pomieszczenia niżej, miałeś takie kurw. I w tym momencie usłyszałeś ten klik, odwróciłeś się w stronę Kajena, który ma wyciągniętą rękę i z niej wyciągniętą broń, skierowaną w środek pomieszczenia. I ledwo podniosłeś rękę, jak tamten gościu powiedział, przepraszam. Strzela mu w rękę. Okej. Rzucimy sobie, słuchaj, na inicjatywę. Ja nie będę miał pewnie wysokiej inicjatywy, rzucę po prostu 2K6. Ty możesz rzucić inteligencji albo refleksu. No zdecydowanie z inteligencji. Ja też sobie rzucam, czy jestem poza tą sceną? Możesz sobie rzucić, ale jesteś w innej strefie, czyli jakby potrzebujesz jeszcze jednej rundy, żeby dojść do tego, co się dzieje u Kajena. Dobrze. Powiedz mi, Sławku, gdzie tylko ty się rzuca na inicjatywę? Na kombacie. Na kombacie, tak, na zakładce kombat jest. I tam sobie można wybrać inteligencję albo refleks, tak gdzieś po podpowiedzi. A, jest. Ale muszę... 6. Kurde, no wiedziałem. A, to ty rzuciłeś 8. Tak, ja rzuciłem 8. O, on ma 3, także zdążysz. Poczekaj, jeszcze muszę trafić go w tą rękę i muszę ją oderwać. Gościu wyciągnął do góry rękę. Ty, Baron, nie widzisz, co robi tamten gościu, bo zasłania Kajen w tym wąskim korytarzyku, ale rozpoznajesz ruch wyprostowania ręki do przygotowania do strzału. Rozpoznajesz też to, że on dłoń opuszcza wtedy. Bo lufa wystaje mu z nad ręki po prostu, żeby sobie nie strzelić palców. Kajen, tak? Kajen, tak. Dokładnie. Obniżył rękę i wyciągnął ją do przodu. Takim geście, który widywałeś, bo widziałeś ludzi, którzy mają ukrytą broń. Kajen, ja rzuciłem 3. Wszystko zależy od ciebie. Jako, że mamy... Czy mam tę możliwość wcześniej rozpoznania, czy on w ręce trzyma zapalnik, czy po prostu muszę ryzykować? Bo jeżeli to jest tak, że ja nie jestem pewien, stacja cenne ułamki sekund, on ma zapalnik, to nie trudno. Ryzykuje, jak miał w ręce na przykład. Niech zobacz, to powiem ci tak. Nóżki, to ma pecha. Powiem ci tak. Nie jesteś pewien, co ma w dłoni, ale ten
To przepraszam, to było takie ton z kategorii ostatnie w życiu. Dokładnie, dziękuję, ten ton głosu jest taki. Okej, poczekaj. Staram się mu tą rękę odstrzelić po prostu, jeżeli trzeba, żebym nie mógł je władać. Ja sobie tu przejdę na rola, bo chciałbym... My mamy taki fajny materiał tutaj, który wszyscy mogą sobie u nas użyć, czyli schemat walki. I w tym schemacie walki, z tego co pamiętam, ciemność dawała jakiejś rzeczy. On jest co prawda oświetlony z tyłu, przez światło, tak, ale chcesz w rękę strzelić, to powiedziałeś. No to tak, to zdecydowanie. I jest tak, minus jeden jest za niskie światło do strzelania. Ale w tym przypadku jedno jest podświetlony całkowicie? Widzisz całą sylwetkę, ale właśnie chcesz trafić rękę, tak. Czy nawet nie, ale widzisz sylwetkę, a ta jest, chcesz tą dłoń trafić w odpowiednim momencie. I celowanie w rękę kolejne minus dwa, to jest minus trzy. Natomiast... A jaki dystans? To jest bliski dystans, jesteś na bezpośrednim w sumie. Czyli minus dwa. Okej, okay. I... 50-50. Możesz wyciągnąć broń i krótko przycelować na zasadzie tą krótką akcję. Miałeś wyciągniętą, przygotowaną, więc krótką akcją możesz przycelować po prostu i strzelić. Czyli masz plus jeden jeszcze, czyli na minus jeden chcesz. Mhm. Dobra. Pluskiem mówi, żeby w głowę. Chciałbym go jeszcze przepytać. Trafiłem. Pięknie. I obrażeń zadałeś... Ale pięć obrażeń tylko. Pięć. Gość miał w ręku. On nie jest wytrzymały bardzo. Przetestuję mu... Trafiam go w nadgarstek. Nie? Przetestuję mu... Pozrywa mu raczej. Przetestuję mu endurance, który ma na poziomie 5, czyli ma na minus 1. Dodatkowo zadałeś mu kolejne 5 obrażeń, to spada do zera, czyli przetestuję mu endurance na minus 3. Jeżeli go rzuci... to ręka po prostu zaciśnie się na tym przycisku. Jeżeli nie rzuci, no to wyleci to z ręki. Okej? Okay? Okej. Okay. Ja sobie rzucę w takim spadku. W ten sposób. Roll 2d6 minus 3. Benz. Masz szczęście, chłopie. Nie ma wybuchu. Zasłoniłem kamerę, widzę. Strzał. Wypada coś z ręki, upada na ziemię. I słyszę taki... Aha! Jęk tego gościa. Rzuciłem 6, czyli dosyć wysoko. On jest przytomny. Mamy następną rundę. Inicjatywę sobie teraz może rzucić jeszcze Baron, ponieważ on w swojej rundzie upada na ziemię i prawą ręką zaczyna uderzać po ziemi, szukając tego zapalnika. Ja już sobie rzuciłem inicjatywę wcześniej, chyba że chcesz, żebym rzucił jeszcze nie, raz. Nie, jak rzuciłeś, aha, rację, bo przerzucaliśmy razem. Ty jesteś wcześniej od niego, już masz 8. Tak. On to strzelił i jest jakby twoja akcja w tym momencie. To chcę wpaść do środka? Nawet za punkty mówisz pluskiem o wybuchu, tak? Mhm. No. Chcę wpaść do środka i odkopnąć mu ten, jakby... odkopnąć mu ten zapalnik, jeżeli tam jest dość miejsca oczywiście. Okej, okay, właśnie... ale będziesz musiał przepchnąć Kayena, czyli po prostu usunąć go na bok i przebiec koło niego. Nie jest trudne. Ale nie, chodzi o to, że przeszkodzi tobie w akcji następnej. Dobra. Tak? To tak robię. Dobra. Dopadam, odkopuję i chcę tamtego, jeżeli to możliwe, w jakiś sposób obezwładnić. Okej, okay. Wpadasz do środka, odkupujesz ten zapalnik mu sprzed rąk, on tą rękę, którą miał już położoną, to jest jedyna ręka, na której ma teraz trzymać ciężar, więc jak kopnąłeś, to kopnąłeś mu też rękę, podcięło mu ją, on upada, chowa tą drugą dłoń pod sobą, a ty widzisz taką nalaną buźkę łysiejącego 50-latka z wodnistymi, załzawionymi oczami, w które w tym momencie patrzysz. Kayen, wylądowałeś na ścianie gdzieś na bok. Moja akcja? Tak, zobaczyłeś jak Baron tam wpadł. Jedną ręką klepię od wewnątrz na zamknięcie drzwi i chowam się w kiblu. Chodzisz do kibla. Okay. Przepraszam, dwóch tam nie pomoże, jak wypieprzy bomba w środku, no to Baron. Po co ma dwóch ginąć? Ten chłop chwyta cię za nogawkę spodni i ciągnie, próbując cię przewrócić. Przeciwstawny test siły. Siły, tak? Tak. Znaczy, weź go nie zabij, proszę. Czy mogę użyć jakiegoś mele do tego? Czy tak, to jest tylko możesz. Siła? Możesz, powiedz mi, co z tym mele zrobisz. Jasne, słuchaj, ja tak jak mówiłem, jak odkopuję, następnie chcę przykucnąć, przygnieść go, wiesz, nogą do, bo on leży, nie? Tak. Więc nogą do karku, założyć mu rękę, założyć mu dźwignię, schwycić go tak, żeby się przestał rzucać i wygłupiać. Okej. Okay.
Dobra. Więc w takim razie byłby to prawdopodobnie przeciwstawny test grappla. Ja mam 5. Ja 13. On cię próbuje przewrócić tą, a ty po prostu wziąłeś tą rękę, którą on cię chwycił, wyciągnąłeś do góry, zaciągnąłeś z tyłu, na kark mu gdzieś nacisnąłeś, usłyszałeś Spokojnie, spokojnie. Jest przyłożony do ziemi. Nie warto. Nie warto. Trzymasz go takiego, wiesz, w tym uchwycie. Mhm. Twoja kolano leży w pobliżu jego karku. Twoja noga opiera się na jego plecy i czujesz takie twarde przedmioty, które ma pod koszulą, którą ma nałożoną pod twoją nogą. No. Dobra. Masz szachida ubrał. Mówię, Kajen, wyjdź na zewnątrz i zadzwoń do tej Flory, że ją mamy, że go mamy. Poczekaj, zadzwonić zdążymy. Teraz zadaj mu parę pytań jeszcze, dobra? Jaka, zdejmiesz mu te ładunki wybuchowe, które ma na klacie? No to chwilę po tym. Na szybko. Spokojnie. Spokojnie. Boli. Jeszcze nic nie będzie. Boli. No będzie. Obserwacja, follow. Aha. Nie wiem, co ty muszę zrobić, ale coś ty muszę zrobić. Wspaniały jest ten screenshot. Uważam, że Sławku wyszedłeś doskonale. Bo, mamy screenshot, tak, zobacz, jak wyglądasz. Gdzie wy to wrzuciliście? Na, tutaj na tym. Idę, że już zaraz zobaczę. Aby niedobre dziady. Gdzie wy to wrzuciliście? Na czacie tutaj. Tak, już patrzę. Tak, mam na czacie. Wróciliśmy, już wróciliśmy. Tak, słuchajcie, nawet wyłączyłem animację i się wywaliło, także ten. No. Dobra, weźmy zrób szybkie przepytanie. Okej, okay, on mówi, że... ja tylko powiem. Kamil, dziękujemy za followa. Tak, wyrzuciło nas z sieci przez to. Dzisiaj wyjątkowo często. Dzisiaj wyjątkowo często. I dopiero trzeci raz, jeżeli... Nie ma animacji w ogóle. Znowu ktoś tam follow? Orant, proszę cię. To kopno w guzik, jak napisał Maggurt. Wiesz, co myślałem? Właśnie nie dokładnie mogę, tego screena nie zrobiłem. Nie mogę ruszyć dłonią. A moja twoja dłoń nie jest potrzebna. Bez dłoni da się żyć. Wezwijcie medyków. Wezwiemy medyków, spokojnie. Słuchaj, ja mam medycynę, co prawda niezbyt wysoko, ale coś tam mam. Czy mogę mu tak bardzo bazowo opatrzyć tę łapę? Musiałbyś zwolnić ten jego uścisk. Na razie go trzymaj, tak, dobra? Tak. Bo on ma pamiętaj na sobie, to pocierpi chwilę. Więc co, ja tak zbliżam się do tego poziomu, tak wiesz, zaglądam od poziomu podłogi, mu w pusie, niuniuś, tu, oczka, tu patrzysz. A podnosi to jedno oko, takie szybciej widzisz, powiesz, szybciej odpoczniesz. A kolega ma ampułkę z morfiną. No, tak patrzy to na barona. No, on jest bardzo dobry misiu, popatrz jaki kochany. Nim rozmawiaj, nie ze mną. No, ja się tylko patrzysz, trzymam. Oczy mam tutaj. Kto cię wynajął? Dobra, robisz sobie z bunem Persuade'a, bo to jest zastraszanie. Persuade? Tak, z bunem, bo baron tak, łamie tak, kark. Sytuacja. To mi łamie od razu. No. Przytrzymuje, żeby... On jest przekonany, że mu łamiesz kark. Źle siłę dobierze, i tak odpada, i takie trzask. Takie lekkie doświęcie. Nie pękło. Dobra, czyli rzucam na Persuade'a. Poczekaj, to sobie ustawione, że to ma być bun, bo można na tej karcie. Idzie. Panie kochany, 14. Jaki rzut. Prawie max. Na plus 6 to jest najwyższy wynik i możesz uzyskać w tej grze tak naprawdę jest... wyżej już się nic nie płaca. Już, on już. Tak... Ja sam. A to pieprze, ile ja sam. Będziesz grzeczny, to albo dostaniesz ampułeczkę z morfiną, albo oni ci pozwolimy dostąpić zaszczytu. Oni chcieli mnie eksmitować. Pomyślałem, że jak cię skasuję, to łaski wejdę z powrotem w łaski i zostawią mi mieszkanie. Ja nie chcę wracać do kontenera. Przecież ty, chłopie, sam na to wpadłeś, a skąd miałeś ładunki wybuchowe? Wiedziałem, skąd wziąć. Masz jeszcze jakieś ładunki wybuchowe? Twój kolega na nich klęczy. Okej. Okay. No, wychodzi na to, że nie kłamie. No. Zrobiliśmy z tego wielką intrygę, to jakiś medyku.
chłopie, a ja przez ciebie poszedłem chlać z tymi popieprzonymi inżynierami. Dobra, idę zadzwonić do panią. Czuję się słabo, jest mi zimno, zaczynam drgać. No. Jak powiedziałeś, że umierasz, to już jest ten. On zaczyna teraz się szarpać pod baronem. Poczekaj, powiedziałeś mu, że... To jest złośliwe. Powiedziałeś mu, że umiera, on zaczyna panikować, szarpać się pod baronem, słuchaj, wiesz, drugą ręką. No, rzucamy ten. Ty sobie rzucasz Meli, ja też sobie rzucę Meli. Zobaczymy, co z tego wyniknie, z tego twojego. Dobrze. Wiesz. Zapalnik jest odkopnięty. Pięć. 13. No dobra, co mu robiłeś? Wal go w skręć, żeby stracił przytomność. Walnąłeś go, okej. Okay. Szybko bomba. Dobrze, dzwonimy do... Gajer, nie musiałeś mówić, że umiera. Upływ krwi i tak dalej, tak się dzieje. Rozejrzyj się, czy nie ma tutaj, jeżeli zrobił tutaj bombę, to może ma jakieś paski zaciskowe albo coś, że mu te łapy związać, a mu to opatrzę. Dobra, szukam czegoś. Jak otworzysz jedną z szuflad, to widzisz, że tam jest w ogóle zestaw małego Majsterkowicza. Jest tam wszystko, łącznie z tetytkami. Ja tak otwieram, patrzę na te tetytki, wyciągam, patrzę na nie i tak nie patrzę na barona. Baron... A może po prostu go zostawimy z zapalnikiem? Nie. A wiesz, chłopie, masz ręki. Cykale ci wkurwiły, tak? Nie o to chodzi. Przyjeżdżą tutaj i się będą dopytywali, z czym mu dziurę zrobiliśmy w ręce. Ja będzie powiem, że ja pistoletem mu zrobiłem dziurę w ręce. Tym się nie przejmuj. Cykale nie będą chciały się dopytywać, bo będą chciały zamieść sprawę pod dywan. Jak powiemy Ruan, że... Mamy typa, który wysadził na ich terenie, próbował wysadzić nas, to cykale powinny się od ciebie odpierdolić do końca naszego pobytu tutaj. Mam nadzieję, że dobrze myślisz. Dobra, zadzwonię. Najpierw daj mi trytytki. No masz. Więc ja mu związuję trytytki, będę mu opatrywał tę łapę. Pokaż, pożycz mobile, bo mi mojego rozpieprzyli najemnicy. Pożyczę. Podłączam się pod sieć. Czy ty masz medika? Już to mam na zero, więc... Sobie po prostu prosty test na to medyczne. Ale z tego, co pamiętam, to takie leczenie to jest z edukacją, więc to jest szansa, na szóstce, wiesz, bo to nie jest jakaś poważna rana. Prosta przestrzelina. Dobrze. Proszę cię bardzo, 6. Wystarczy po prostu, wiesz, zablokować, żeby nie płynęła krew i tak, to tak. Ja nic więcej nie chcę zrobić. Nie, faktycznie mu zablokować, żeby mu krew nie płynęła i to tyle, nie? Kajen, powiedz mi, jak ten pistolet strzela, jak to jest duży hałas twoim zdaniem? To jest pistolet automatyczny. To jest hałas. Dziewiątka. Słuchajcie. Trrr, przy drzwiach wyjściowych. Podejdę i otworzę. Tak, słucham? Widzisz gościa z tej ochrony w tym zielonym mundurze. Mhm. Zanim sobie przez tą kamerkę. Proszę chwileczkę poczekać. Wyłączam. Zablokowuję zamek i dzwonię do Ruan He. Okej, okay. Podoba mi się ten motyw i to jest chyba dobry moment, żeby skończyć sesję. Przecież nie oddamy go cykadom, bo oni sobie to zawiotą, bo się tego trzeba sprowadzić tamtych. Ja naprawdę bardzo starałem się z tym wybuchem. On nie wyszedł, ale Kleko, ja zostawiam sobie ten wybuch i po prostu go wykorzystamy na następnej sesji. A nie możesz oddać punktów i sobie najwyżej kupią coś innego? Tak. Mogę. Próbowałem i ciągnąłem was w kierunku tego wybuchu, ile wlazło. Nie chcę jakby zakłamać. No dziękuję. Kleko, nie chcesz, żebym ci zwracał? Nie chcesz, żebym ci zwracał, czy nie chcesz, żeby na następną sesję przeszło, bo napisałeś nie tylko. Za chwilę zobaczymy. Nie chcę zwrotu pieniędzy, chcę wybuchu natychmiast, jak jesteśmy w tym pokoju. no ale było ten wybuch. Póki jest szczelnie zamknięty. Dobrze. Jej. Dobra, zobaczymy, czy tylko napiszę za chwileczkę. Słuchajcie, dziękuję wam bardzo za dzisiaj. Nie posunęliśmy akcji za bardzo do przodu, szczerze powiedziawszy. Luka, dziękuję, ale tu zasługa między innymi Ziemka. Jest jak z dwóch, to się dzieje przynajmniej, nie? Okay. Mamy fightera w ekipie wreszcie, bo ja jestem tylko improwizowany fighter. Masz punkty, kup sobie coś ładnego, powiedział Pluskie. Tak, wybuch. Motyw, nie zwracaj nic, powiedziała Kleko, więc nie zwracam, zostaje. Powisi sobie na następnej sesji.
Mam nadzieję, że następną procesję zakończymy wątek, który właśnie był teraz tego wybuchu. Goście wam naprawiają maszynę. Ja już wam powiem w tym momencie, że maszyna zostanie naprawiona, ale uszczupli się zapas... tlenu. Zapas tlenu po prostu trochę. Dużo? Zwroty tylko przez sztak. Dziękuję za wyrozumiałość, Kleko. Gdyby Kajen go nie strzelił dobrze, to rzeczywiście wybuchnąłby go w tym pokoju. Tak, w twarz mi prosto. Dziękuję. Tak byłoby właśnie, dokładnie. To jest koniec 15 odcinka. Witamy na Riden. Następny zapraszamy w przyszłą środę o godzinie 21. W najbliższą niedzielę o godzinie 20 razem z Orant będziemy sprawdzać, jak bardzo zepsuliśmy sobie świat dla naszych bohaterów, ponieważ spaliliśmy sobie wszystkie Points of Light, czyli w OSR-owej szkole takie miejsca, gdzie można wrócić, podleczyć się i znowu ruszyć na misję. To będzie bardzo fajne. Tak, nie było, ale było wesoło. A jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to w piątek o godzinie 20 lub 21 napiszę jeszcze gdzieś w odpowiednich miejscach. Chciałbym uruchomić stream z głową pełną pomysłów, bo powstało trochę rzeczy, ale przede wszystkim chcę wam przeczytać jedno opowiadanie, więc jak ktoś lubi, prawda, przyjść i nic nie robić, to zapraszam również w piątek. O któryś teraz? Bo... 20 albo 21, ja napiszę dokładnie, bo to zależy od... Jak masz 21, byłoby miło. To 21, od razu ustaw. Bo 21:15 kończy swoje zajęcia, więc wtedy może coś więcej. Bardzo fajnie. Fox, Z, bardzo wam dziękuję za dzisiaj. Dziękuję. Zapraszam. Dzięki Ziemku za wartość dodaną. Wartość dodana w postaci walczącej postaci, jak rozumiem. Jeszcze musimy... Jeszcze musimy uzgodnić ten, jak ja rozumiem, prośbę o zabezpieczenie mi tyłów. Najpierw na imprezie, potem się zagapił na tamtych, a wszedłem za to się... Zarajdujemy żuławia, bo widzę, że prowadzi, to całkiem fajnie wygląda to, co prowadzi. Nie wiem, co to jest. Mystery odrodzenie. Nie wiem, słuchajcie. Pa, pa. Dziękuję czacie za dzisiejszą obecność. Pa, pa. Pojawcie się znowu, bo potrzebujemy was bardzo, waszej obecności. I kwiaty we włosach. Dobra, włączam.